Witam Państwa serdecznie na pierwszym organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Tradycji NIKLOT wykładzie w tym roku. Wykład dzisiejszy poprowadzi i opowie nam o swoim temacie profesor Przemysław Weingärtner. Tematem jest Józef Piłsudski i Roman Dmowski, ich rola dla Polski i Polaków w XX wieku, fakty i mity. Jak powiedział kiedyś Seth Mackiewicz, Polska żyje i będzie żyła w cieniu dwóch trumien, w cieniu trumny Dmowskiego, trumny Piłsudskiego. Znaczenie tych ludzi, ich polityki, idei wykracza znacząco poza sam okres historyczny, kiedy żyli, czyli czasy, które skończyły się w 1935 i 1939 roku. Widzimy to chociażby w kontekście dyskusji na temat polityki i wydarzeń na wschodzie, więc jak najbardziej to znaczenie tych obu tych ludzi jest aktualne. I choćby dlatego warto rozmawiać, warto się zastanawiać i poznawać tą tematykę. Ja nie przedłużam już. Przypominam, że wykład odbywamy w formule tej tradycyjnej, czyli najpierw prelegent zreferuje temat, a potem ewentualne pytania, komentarze i dyskusja. Także oddaję głos. Dzięki bardzo. Dobrze, proszę Państwa, zanim zacznę wykład, to żeby Państwa trochę przygotować na, znaczy wykład, refleksję na temat zadany, czyli Piłsudski, Dmowski, mity i fakty, rola i znaczenie w historii Polski w XX wieku. Bo wykład się kojarzy tak bardzo akademicko i formalnie, prawda? To może w ten sposób lepiej będzie. Więc żeby Państwa przygotować na treści, które będą w tym wykładzie, to na początku taka anegdota. Związana z moją pracą na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie prowadzę zajęcia dotyczące historii najnowszej Polski, czyli historii Polski powiedzmy w latach 1914-1945, tak, łącznie z II wojną światową. I parę lat temu przydarzyła się taka grupa studentów, zresztą bardzo dobra grupa studentów, z którymi miałem zajęcia, dla której byłem takim przedmiotem wiecznego zadziwienia, tak, bo z jednej strony zostałem zaszufladkowany jakoś tam jako Piłsudczyk, tylko że coś im jakby nie grało w tym obrazie, który został stworzony, no bo tak, Piłsudczyk na torbie nosi Krzyż Narodowych Sił Zbrojnych, prawda? Poza tym się podłącza pod wszystkie akcje, które mają na celu upamiętnienie Dmowskiego i za każdym razem mówi, że Dmowskiego w przestrzeni publicznej jest za mało na przykład, więc to Państwo rozumieją, że jedno z drugim jakby nie bardzo się godzi, prawda? I ta grupa studentów, która była bardzo ciekawa, bo tam byli, jak ja to określałem, tak zwani muszkowcy, bo to już widać po, że tak powiem, wyglądzie zewnętrznym, czyli tak zwani konserwatyści młodzi. Byli ludzie z łódzkiej brygady, na przykład obozu narodowo-radykalnego, w jednej grupie, tak? Byli też ci, którzy nam mówili, że są Piłsudczykami, i byli też ludzie, którzy się podpisywali na przykład pod działalnością środowiska krytyki politycznej. No więc, ale rozmawiali ze sobą na zajęciach, nie było żadnego problemu. I oni ukuli dla mnie taką nazwę, która mi się bardzo spodobała. Stwierdziłem, że w sumie rzeczywiście może ona oddaje jakieś tam moje podejście do historii Polski w pierwszej połowie XX wieku. Mianowicie stwierdzili, że jestem tak zwany Piłsudczyk ekumeniczny. Prawda? Czyli tak jakby oddaję honor obydwu stronom tutaj nakreślonego konfliktu, tak? Czyli Piłsudski i Dmowski, prawda? I teraz tak, na tym wykładzie będę starał się Państwa przekonać, na tym spotkaniu będę się starał Państwa przekonać również do takiej tezy, że ona jest dość karkołomna, ale to jest w ogóle takie zjawisko socjologiczne czy psychologiczne. Ludzie lubią szufladkować, bo wtedy, jak to młodzież mówi, łatwiej się ogarnia rzeczywistość, prawda? Jest etykieta, jest stempel, łatwo to sobie wszystko poukładać, prawda? Więc Piłsudski, Dmowski, jeżeli czymś się różnią, to bardzo dobrze, bo łatwiej zapamiętać wtedy, tak? Natomiast ja im dłużej czytałem i im dłużej poznawałem działalność i Piłsudskiego, i Dmowskiego, to przychodziło mi do głowy coś takiego, że oczywiście różnice są, one są jak na dłoni widoczne, prawda? O tym też będziemy sobie mówić, ale równocześnie, że w przypadku obydwu tych postaci mamy taką sytuację, że bardzo wiele z tych różnic jest jakby wynikiem takiego trochę powierzchownego oglądu, a nie widzimy pewnych podobieństw, które się pomiędzy tymi postaciami wyraźnie rysują dla kogoś, kto wejdzie głębiej trochę w tą tematykę. I to będzie wykład, który, czy to spotkanie, Państwo darują, ale to jest jakby taka maniera uniwersytecka, ciągle wykład, prawda?
To będzie takie spotkanie pod hasłem, że w gruncie rzeczy Józef Piłsudski i Roman Dmowski bardzo chętnie podyskutują o tym z Państwem, jeżeli Państwo będą chcieli. Są postaciami, które bardzo dużo łączy. Natomiast to, co je dzieli, to między innymi fakt, że po pierwsze, tak jak powiedziałem, no my lubimy wkładać postacie i ich działalność do pewnych szufladek. To nam porządkuje rzeczywistość. To jest po pierwsze. Po drugie, im więcej się czyta Dmowskiego i im dłużej się poznaje Piłsudskiego, mam wrażenie, że można odnieść takie wrażenie, że w gruncie rzeczy oczywiście oni się różnili pomiędzy sobą, oczywiście były okresy, kiedy się serdecznie nie znosili, również na gruncie prywatnym. Natomiast tak na dobrą sprawę znacznie gorsze zdanie o Dmowskim niż Piłsudskim miało tak zwane potomstwo obozowe Piłsudskiego i znacznie gorsze zdanie o Piłsudskim niż Dmowski miało potomstwo obozowe Dmowskiego, tak? Czyli jakby również te następne pokolenia trochę się przyczyniły do tej takiej, do tego dualizmu, który jest pomiędzy tymi postaciami. Ten pierwszy slajd nie jest przypadkowy. Tutaj już kolega przywoływał postać Stanisława Cata-Mackiewicza. Mają Państwo dwie postacie, których podejście do historii Polski w XX wieku bardzo mi się podobało i podoba w dalszym ciągu. Po jednej stronie mają Państwo, no, można powiedzieć, postać pomnikową polskiej historiografii, czyli Michała Bobrzyńskiego, jednego z przedstawicieli tak zwanej krakowskiej szkoły historycznej, jednego z przedstawicieli obozu konserwatywnego na ziemiach polskich. Jego wygląd na tej ilustracji właśnie chciałem, żeby mniej więcej odzwierciedlał ten czas, o którym mówimy, bo kiedy rodziła się II Rzeczpospolita, to już był, mówiąc tak dyplomatycznie, człowiek w sile wieku, tak byśmy to powiedzieli, prawda? Natomiast po drugiej stronie mają właśnie Państwo redaktora Wileńskiego Słowa, żubra Wileńskiego, żubra Litewskiego, czyli Stanisława Cata-Mackiewicza. I teraz Michał Bobrzyński, niezależnie od wszystkich innych książek, zwłaszcza Zarys dziejów Polski, prawda, o nim przede wszystkim mówił, on napisał też taką rzecz o wskrzeszeniu państwa polskiego. No, podążył niepodległości, był aktywny, stał na czele tak zwanej ankiety konstytucyjnej, usiłując doradzać parlamentowi, jak powinna wyglądać przyszła konstytucja w momencie, kiedy rodziło się państwo polskie. Otóż Michał Bobrzyński w tej swojej książce przedstawił taką oto myśl, bo to już za jego czasów było widać, że oczywiście jedni mówią, ważniejszy był Piłsudski i on wybrał prawidłową drogę. Inni mówią, ważniejszy był Dmowski i to jego osiągnięcia należy przede wszystkim podkreślać. A Bobrzyński, stojąc trochę z boku tego sporu, bo był konserwatystą, nie był ani w jednym, ani w drugim obozie, stwierdził, że ta dyskusja, właściwie mówiąc najprościej, nie ma wielkiego sensu, tak? Dlatego, że trzeba oddać wielkość i Piłsudskiemu, i Dmowskiemu, a trzeba nawet oddać wielkość polskiemu ruchowi socjalistycznemu i obozowi narodowemu. I nawet więcej, trzeba oddać hołd całemu społeczeństwu, które generalnie było przygotowane do tej niepodległości. Tam nawet można znaleźć takie fragmenty, w którym jakby pobrzmiewa taka dyskusja, czy ważniejszy był romantyzm, czy pozytywizm. Tak samo ważne dla odzyskania dla Polski niepodległości w 18 roku. I trochę podobnie pisał w 1940 roku w Londynie, już będąc na emigracji, Stanisław Cata-Mackiewicz, zresztą taką swoją książkę zaczyna, to jest Historia Polski od 11 listopada 1918 roku do 17 września 1939 roku. Najkrótszego tytułu nie wymyślił. Gdzie w tej swojej książce pisze o tym, że kiedy patrzy się z perspektywy na historię II Rzeczypospolitej, to oczywiście widzi się sprzeczności pomiędzy różnymi politykami, obozami politycznymi, ale przedstawia taką konkluzję, że gdyby ktoś chciał zaplanować, to by tak dobrze nie zaplanował rozmieszczenia figur na tej szachownicy, tak? Jak to się wydarzyło w momencie, kiedy mieliśmy rywalizujące ze sobą środowiska polityczne. Bo krótko mówiąc, Dmowski obstawiał Entente, Piłsudski obstawiał Niemcy i Austro-Węgry, Piłsudski był później w kraju, Dmowski był w Paryżu, czyli krótko mówiąc, uzupełniali się w tym okresie odbudowy państwa polskiego. Stąd ten pierwszy slajd, który Państwu pokazałem. No i teraz tak. Te zdjęcia zebrałem jako taką ilustrację do takiego punktu pierwszego, czyli różnice pomiędzy Piłsudskim i Dmowskim. Tutaj w tych ilustracjach mają Państwo to, co można zobaczyć wizualnie. Proszę zwrócić uwagę, te ilustracje nie są przypadkowo dobrane.
No, trudno jest generalnie dobrze wyglądać w więzieniu, ale to pierwsze zdjęcie Piłsudskiego na górze to jest właśnie z więzienia. No to można powiedzieć, no nie jest to człowiek, który sprawia wrażenie jakiegoś szanowanego obywatela, prawda? Potem mają Państwo takie zdjęcie z okresu legionowego, z okresu I wojny światowej, z tym bliskie, ze względu na mój nauk, bliskie mi zdjęcie, czyli z tym papierosem w ustach. No, też nie wygląda, jak to młodzież mówi wyjściowo, prawda? Młodzież zresztą skonstruowała mema z tego zdjęcia, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, jest taki film, na pewno Państwo znają ten film, Podziemny Krąg, z Nortonem i Bradem Pittem, gdzie młodzież się spotykają się i odreagowują się po ciężkim dniu w ten sposób, że staczają walki między sobą. I jest takie ujęcie z tego filmu, w którym dokładnie w takiej pozycji znajduje się Brad Pitt, tyle tylko, że tak powiem, torsem szpanuje, prawda, więc to jest jakby inna sytuacja, ale jest taki mem stworzony, gdzie te postacie wyglądają identycznie właśnie, tak, właśnie Piłsudski i Brad Pitt z tego filmu, tak. No i wreszcie mają Państwo wielki finał, czyli tu już jest Piłsudski w całej glorii, w mundurze ze wszystkimi orderami i proszę zwrócić uwagę na dół, Dmowski mało się zmienia, ale to jest taki klasyczny wygląd przez cały czas takiego klasycznego dżentelmena. Zresztą Dmowski przywiązywał ogromną wagę do tego, jak go widzą, prawda? No i to jest taka ilustracja do tego, żeby na początku pokazać różnicę, prawda? Czyli jeżeli mamy pokazać różnicę, to jest to bardzo proste. Wszystko ich różni, prawda? Czyli tak, Józef Piłsudski, mówię na razie o takim popularnym oglądzie. Józef Piłsudski, szlachcic, prawda? Roman Dmowski, no, za chwilę to sprecyzuję, tak? Mieszczanin, prawda? Stosunek do religii Piłsudskiego, no powiedzmy sobie szczerze, taki dość ambiwalentny, jak to się mówi, prawda? To znaczy zmieniał wyznanie w zależności od tego, czy mógł, czy nie mógł wziąć ślubu, prawda? Więc stąd rzymski katolicyzm, bądź religia, bądź wyznanie ewangelickie, prawda? No Dmowski natomiast, no to jakby czołowy piewca oparcia państwa i narodu polskiego na tożsamości wynikającej z religii rzymskokatolickiej, tak? Piłsudski, no człowiek niestroniący od, już wchodzę nawet na grunt prywatny, od rozmaitego typu przygód miłosnych, tak to ujmijmy elegancko, prawda, żeby już nie wchodzić w szczegóły. Dmowski zakochał się raz, kiedy Piłsudski mu odbił wybrankę jego serca, kawaler do końca życia, prawda. No to nawet taka różnica, tak. Po trzecie, no jak Państwo, po czwarte, czy tam po któreś, jak Państwo patrzą na Piłsudskiego, znaczy inaczej, jak Państwo zamkną oczy i chcą sobie wyobrazić Piłsudskiego, no to Państwo sobie właśnie pewnie wyobrażą w ten sposób, jak na tej ostatniej ilustracji, tak? To jest mundur. To jest mundur, to jest takie, powiedzmy sobie, skrzyżowanie polskiego żołnierza II Rzeczypospolitej z kmicicem mniej więcej. Tak by to wyglądało, bo to jeszcze te wąsy sumiaste, które zapuszczone zostały tylko po to, by zasłonić wybite przednie zęby w niewoli rosyjskiej, prawda? Jedynki, no nie wygląda się wtedy najlepiej, prawda? Więc stąd te charakterystyczne wąsy, które ozdabiały twarz Piłsudskiego. Natomiast jak Państwo spróbują sobie zwizualizować Dmowskiego, no to właśnie, to jest taki dżentelmen, klasyczny Anglik, prawda? Zresztą on tak sam mówił, że tak chce się ubierać, dlatego że to wzbudza zaufanie wśród ludzi, tak? Dalej, Piłsudski to socjalista, Piłsudski rabował pociągi, Piłsudski biegał z rewolwerem po ulicy, podczas kiedy Dmowski tworzył nowoczesną myśl polską, tak zwany nowoczesny patriotyzm, nowoczesny nacjonalizm, przepraszam. Piłsudski wybrał drogę zbrojną, Dmowski wybrał drogę dyplomatyczną. Piłsudski w okresie niepodległości, w okresie budowy, no przede wszystkim wybiera stronę niemiecko-austriacką, natomiast Dmowski wybiera stronę rosyjską i Antanty, no bo Rosja jest w Antancie, prawda? Piłsudski ma być germanofilem, Dmowski ma być germanofobem, Piłsudski ma być rusofobem, natomiast, no właśnie, czy Piłsudski, czy Dmowski tylko dlatego, że wybrał stronę rosyjską, był rusofilem, prawda? Ale też przecież tak się go określa. No i idźmy dalej. Okres walki o granice Polski, Piłsudski prezentuje ideę federacyjną, czyli budowy Polski złączonej z Litwą, Białorusią i Ukrainą, takie jak to Paderewski określał, Stany Zjednoczone Europy Wschodniej. Natomiast Dmowski twardo stąpa po ziemi, mówi idea inkorporacyjna, czyli państwo polskie narodowe. No nawet to jeszcze określa tak dokładnie, 60% ludności to muszą być Polacy, bo tylko wtedy tak zwane młodsze gałęzie narodu polskiego, czyli Białorusini i Rusini, albo Ukraińcy, jak my dzisiaj mówimy, mogą zostać w tym państwie zasymilowani, tak? Czyli mogą wrócić jakby na łono narodu
narodu polskiego, czy dołączyć do narodu polskiego. No i wreszcie Dmowski to człowiek prawa, tak? Natomiast Piłsudski w 1926 roku dokonuje przewrotu, zamachu stanu, gwałci prawo, gwałci konstytucję, wprowadza nowy system, system o charakterze autorytarnym. No i to są rzeczy, o których absolutnie oczywiście wszyscy wiemy. I to są te różnice. A teraz spróbujmy do tych różnic się odnieść i zapytać, czy rzeczywiście tak do końca to ich różniło. Stąd przyznam szczerze, to już jest ilustracja innego rodzaju. Bliższe jakby mojemu sercu są te podobieństwa, które Państwo oczywiście symbolicznie zupełnie mają zaznaczone na tych dwóch ilustracjach, tak? Czyli drugą Państwo z pewnością rozpoznają, to jest plakat ostatniego Marszu Niepodległości, prawda? To jest z Korkucia bodajże, gdzie widzą Państwo maszerujących obok siebie, tak? Czy jak rozumiem, to jest taki moment dołączenia do marszu, tak? Dmowskiego, symboliczny i Piłsudskiego. A ta pierwsza ilustracja, no to też panowie stoją w komitywie, w której jako żywo nigdy tak między nimi nie było, czyli chyba bodajże okładka w sieci, zdaje się, z tego co pamiętam, gdzie w ten sposób zostali przedstawieni. No i teraz tak, właśnie a propos tych podobieństw. No więc tak, po pierwsze, biorąc pod uwagę genealogię, no to trzeba powiedzieć sobie jasno, że i Piłsudski był szlachcicem, i Dmowski też był szlachcicem, tak? Chociaż te pokrewieństwa były znacznie dalsze, tak? Idźmy dalej tymi tropami, nawet często prywatnymi. Być może nieco odbrązawiając ten postumen Dmowskiego, tak? Piłsudski był człowiekiem, który był czuły na wdzięki niewieście. Dmowski to tak, jak Państwu mówiłem, taki rycerz, prawda, który kiedy jego wybranka serca od niego odchodzi, zresztą źle na tym wychodzi, bo potem ją Piłsudski rzuca, no to już, że tak powiem, tylko i wyłącznie jest dla ojczyzny. No to nie jest prawda, dlatego że Dmowski sam pisał w swoich listach, jest taki fragment, kiedy żali się, że w Paryżu nie jest absolutnie w stanie nic ciekawego wymyśleć, cierpi na taki uwiąt myśli, czytaj, myśli politycznej. No i to uzasadnia, proszę Państwa, jak to uzasadnia? No uzasadnia to w ten sposób, że no nie mogę rzeczywiście nic nowego tutaj wymyśleć, bo brakuje mi towarzystwa kobiet. No i jeszcze precyzuję, no bo kobiety w Paryżu są straszliwie drogie, prawda? No więc to jest takie wyznanie, które trochę nam nie pasuje do tego obrazu Dmowskiego, takiego, prawda, z aureolą nad głową. No i teraz, proszę Państwa, idźmy dalej. Jeśli chodzi o kwestię, to co według mnie łączy Piłsudskiego i Dmowskiego najbardziej i co jest niesłychanie cenne, jeżeli chodzi o polityków, którzy mają ambicje być mężami stanu, bo to jest różnica, polityk a mąż stanu. To jest to, co i Piłsudski, co jest mniej oczywiste, i Dmowski wykazują w okresie I wojny światowej i walki o niepodległość Polski. O tym, że Dmowski kierował się takim hasłem, które można było określić mianem ekonomii krwi, to wszyscy doskonale wiemy. Nie przelewajmy polskiej krwi, wartość, znaczy naród jest wartością nadrzędną, nie można go uszczuplać. Tam, gdzie się da, szanujmy polską krew. I idzie drogą dyplomatyczną. Ba, mogę Państwu jeszcze opowiedzieć taką historię związaną z okresem, kiedy Dmowski już jest we Francji, w Komitecie Narodowym Polskim i tam, jak Państwo doskonale pewnie wiedzą, trafia do Francji po wielkiej epopei legionowo-rosyjskiej, późniejszy generał Józef Haller. No i jak wszyscy wiemy, generał Józef Haller stoi na czele Błękitnej Armii, pod patronatem Komitetu Narodowego Polskiego, budowanej we Francji po to, żeby wesprzeć Entantę w walce z Niemcami, prawda? Żeby zakończyć I wojnę światową, garną się do niej Polacy z niewoli, ci, którzy byli w armii niemieckiej, ci, którzy byli w armii austriackiej, ale również zza oceanu, z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, Polonia francuska, prawda? Wszystko to tworzy Błękitną Armię. No i teraz cóż, no generał Haller jest żołnierzem. Nie jest politykiem, jest żołnierzem. Jest żołnierzem z wykształceniem wojskowym jeszcze z okresu zaborowego, prawda? No więc w związku z tym, jak generał Haller dostaje do ręki instrument,
który się nazywa Błękitna Armia. No to armia jest po to, żeby walczyć, prawda? Polacy w końcu mają broń i mundury i niech walczą z Niemcami. I kto, proszę Państwa, go studzi w tym momencie? A mamy taki przełom 17-18 roku, czyli ta wojna już powoli zbliża do zakończenia. Wiadomo, jakie ono będzie, tak? Bo mamy już Stany Zjednoczone walczące wspólnie z Wielką Brytanią i z Francją. Niemcy i Austro-Węgry są na równi pochyłej. No i wtedy Dmowski, krótko mówiąc, przekonuje Hallera. On tak nie powiedział, ale taki był sens, tak? No jakby nie po to tworzyłem we Francji Błękitną Armię, żeby teraz na pokaz walczyła na froncie zachodnim. Ona jest Polsce potrzebna, tak? I generał Haller potem na czele tej armii, jak Państwo pamiętają, przybędzie do Polski i tak naprawdę to jego wojsko, Błękitna Armia będzie miała decydujące znaczenie dla zwycięskiej walki w Małopolsce Wschodniej, albo jak Państwo wolą, w Galicji Wschodniej, z Zachodnio-Ukraińską Republiką Ludową. Kiedy pojawiło się wojsko Hallera w Małopolsce Wschodniej, to był szok kulturowy. Bo problemem wojska polskiego i ukraińskiego było to, że amunicja nie pasuje do karabinów, że karabiny się zacinają, że nie ma mundurów, ba, że nie ma butów. Buty, proszę Państwa, to jest strategiczna część ubioru żołnierza. Bez butów żołnierz nie pójdzie do przodu, tak? I nie wycofa się tak szybko, jak trzeba, kiedy musi się wycofywać, tak? Natomiast żołnierze Hallera przybyli w pełnym oporządzeniu, jak to wojsko z zachodu, prawda? Czyli ekonomia krwi w wykonaniu Dmowskiego jest jasna. No ale Państwo powiedzą, no, ale co ma z tym wspólnego Piłsudski? Ledwo się wojna rozpoczęła, oddziały strzeleckie rzuca na front. 144 żołnierzy kompanii kadrowej wyrusza, żeby zaważyć na frontach I wojny światowej, gdzie się ścierają ze sobą miliony, prawda? Tworzy legiony polskie, które krwawią. I tak dalej, i tak dalej. No tylko, że to ma też niewiele wspólnego z prawdą. Takie trzy przykłady. Że Piłsudski, mimo tego, że miał szablę, nosił mundur, że go kojarzymy przede wszystkim z tym sztafarzem wojskowym, komendant, brygadier i tak dalej, no to też jest zwolennikiem ekonomii krwi. Co on mówi do żołnierzy, którzy wyruszają jako kompania kadrowa na front I wojny światowej? Mówi do nich tak: widzę w was w kadry przyszłego Wojska Polskiego. On im nie mówi, idziecie słodko umierać za ojczyznę. Idziecie walczyć i się uczyć po to, żeby potem stworzyć korpus oficerski Armii II Rzeczypospolitej. Znaczy nie było jeszcze wiadomo, jak to państwo się będzie nazywało, ale Polski, tak? Przykład drugi, kiedy już są legiony i kiedy część młodzieży w Królestwie Polskim przestała do niej docierać taka historia, że Piłsudski to właśnie taki bolszewik, który rabował pociągi, postać trochę niepoważna, jeszcze do tego zaplątany we współpracy z Niemcami i Austriakami, no więc generalnie postać, od której trzeba się trzymać jak najdalej. Mit legionów zadziałał, Polacy walczyli z bronią w ręku, no to młodzież biegnie do tych legionów, zwłaszcza do pierwszej brygady Piłsudskiego. I jest wielkie rozczarowanie, bo jak rozmawiają z komendantem, to on ich oczywiście przyjmuje i potem mówi tak, no dobrze, to bardzo mnie cieszy wasza ambicja i chęć walki na froncie, ale wy sobie nawet nie zakładajcie tych mundurów, wracajcie tam, skąd przyszliście, wchodźcie do POW, do Polskiej Organizacji Wojskowej. Organizacja konspiracyjna, gromadząca broń, fundusze, kształcąca chociażby w Wolnej Szkole Wojskowej coś na kształt takiej potajemnej podchorążówki, prawda? Z umiejętności strzelania, dowodzenia, logistyki wojskowej itd., itd. I ci młodzi są rozczarowani. Ba, niektórzy uważają, że oni sobie wyobrazili jakiegoś Piłsudskiego hetmana na czele polskich wojsk, ale on mówi, wracajcie, zakładajcie z powrotem garnitury, prawda? I konspirujcie sobie, tak bezpiecznie, żeby nie zginąć, tak? Bo legiony miały być tylko symbolem. One nie miały zaważyć na losach wojny, tak? Miały pokazać jakby udział Polaków, tak? Miały być takim próbnikiem przez Piłsudskiego stworzonym, żeby pokazać, że Polacy potrafią walczyć i żeby w związku z tym Niemcy się zastanowili, czy nie można Polakom czegoś dać. No i trzeci przykład, że Piłsudski też był zwolennikiem ekonomii krwi. Kiedy w 1917 roku wojna zbliża się ku końcowi, ogłoszono powstanie Królestwa Polskiego, to znaczy ogłosili cesarz niemiecki i austriacki, prawda, akt 5 listopada 1916 roku, no i miano tworzyć wojsko polskie, tak, dla tego Królestwa Polskiego, które miało być tak naprawdę mięsem armatnim, prawda, dla Niemców i dla Austriaków. No ale do tego wszystkiego
jeszcze sobie cesarze wymyślili, że trzeba, że ci legioniści muszą złożyć ponownie przysięgę. Bo część z nich się wykruszyła, bo oni już składali tą przysięgę wcześniej, w 14 roku, ale część z nich się wykruszyła w wojnie, doszli nowi z królestwa, no taka formalność. Tak myśleli, a Piłsudski mówi, nie, nie złożymy tej przysięgi. No i jak Państwo dobrze wiedzą, finałem tego wszystkiego będzie internowanie legionistów z 1. i 3. brygady, bo 2. brygada, na której czele stał przez pewien okres czasu jeszcze wtedy pułkownik Haller, który był żołnierzem, a nie politykiem, więc jak Polacy dostali karabiny do ręki, to uważał, że to jest za duży atut, żeby się go tak pozbywać politycznie. Więc wpłynął na nich, żeby tego nie robili, a cieszył się wielką estymą w 2. Brygadzie Legionów Polskich. Późniejszy generał Józef Haller. No tak, ale mogło nie być tego internowania. Dlatego, że młodzi legioniści, różnica pomiędzy Piłsudskim a nimi to jest mniej więcej jedno albo i dwa pokolenia, stąd to określenie dziadek, prawda, którym określali Piłsudskiego. Ci młodzi legioniści wymyślają sobie taką koncepcję, jak z hukiem pożegnać Niemcy i Austro-Węgry i zapisać się jako wojsko już po stronie Autanty, a stacjonują w okolicach Bugu. No więc wymyślają sobie w ten sposób. Ruszamy zbrojnie i huczno na Warszawę, żeby cały świat się dowiedział, że już nie jesteśmy po stronie Niemiec i Austriaków. Jak Państwo sobie tą odległość pokażą, tak, między Bugiem a Warszawą, pomiędzy tym wojsko niemieckie i austriackie, no to pewnie marsz by się zakończył gdzieś tak po kilkudziesięciu, kilkunastu kilometrach, tak? No rzezią, krótko mówiąc, tak? Otoczeniem, rozbiciem tych oddziałów legionowych. Nie mielibyśmy legionowych generałów w armii II Rzeczypospolitej, niezależnie od tego, jakie potem stanowiska polityczne zajmowali, czy za Piłsudskim, czy też przeciwko Piłsudskiemu, tak? Bo oni by zginęli, po prostu. A Piłsudski mówi nie. Mówi bardzo mało romantycznie. Wystarczy, jak się dacie posadzić. Prawda? I to wszystko. A więc też ekonomia krwi. Świat się i tak dowie. No i się dowiedział, tak, że byli internowani. Więc to jest jakby takie podobieństwo według mnie następne, takie dość istotne. Jest jeszcze jedno, ale to Państwu powiem na później już. I teraz tak, no właśnie, to rola, znaczenie w dziejach Polski w XX wieku Piłsudskiego i Idmowskiego. Ta część prezentacji jest poświęcona Piłsudskiemu. Mają tutaj Państwo takie cztery obrazki, które pokazują jakby według mnie znaczącą rolę Piłsudskiego. No ilustracja pierwsza to jest takie wyobrażenie, prawda, zamachu PPS-owców na pociąg rosyjski z pieniędzmi, prawda? Czyli taka akcja, jak to się elegancko określało, zawsze mam problem z tym wyrazem. Ekspropriacyjna. Tak, właśnie. Czyli po prostu rabunek, tak, no żeby zdobyć fundusze na działalność PPS-u, prawda? Ale ta ilustracja jest mi potrzebna, żeby powiedzieć coś innego. Mianowicie zasługą Piłsudskiego i tych, którzy poszli za nim w tym pierwszym rozdziale jego politycznej działalności, czyli w okresie, kiedy tworzył PPS przed I wojną światową, działał w tym PPS-ie, upierał się, że PPS to musi być takie matematyczne równanie. No, PPS to się równa niepodległość plus sprawiedliwość społeczna, albo socjalizm, jak Państwo wolicie, tak? Ale że nie można wykreślać tej niepodległości na pierwszym miejscu. Czyli walczymy o niepodległą Polskę, no i w tej Polsce musi być sprawiedliwie. Tak to mniej więcej Piłsudski widział. Więc pożenienie tych dwóch haseł, to, że nie mieliśmy później tylko partii w rodzaju socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy, która mówiła, że żadna niepodległość nie jest potrzebna, bo się liczy rewolucja i zbratanie się robotników wszystkich krajów. Granice są niepotrzebne. Powstanie Polski to jest wsteczny krok, wbrew prawom dziejowym, prawda? Więc to, że nie tylko SDKPL była, tylko że PPS była partią pryncypialnie niepodległościową, no to jest właśnie zakorzenienie tego hasła niepodległości w okresie działalności w PPS Józefa Piłsudskiego. Druga ilustracja to jest taka pocztówka pamiątkowa wydana z okazji aktu 5 listopada 1916 roku, czyli Niemcy i Austriacy proklamują powstanie, zapowiadają powstanie Królestwa Polskiego. O tym, do czego miał zmierzać ten krok, to ja już mówiłem.
Znaczy, nie mamy złudzeń, tak? To chodziło o to, żeby Polacy byli mięsem armatnim, żeby stworzyli armię, która się będzie biła na froncie wschodnim. To jest wszystko jasne, ale rzecz polega jeszcze na czymś innym. Mianowicie akt 5 listopada, po pierwsze, skąd on się wziął? Zbiegły się dwa czynniki. W 1916 roku furorę w elitach politycznych Niemiec robi takie hasło Mitteleuropa. Prawda? Czyli krótko mówiąc, to wygląda tak. Anglicy mają swoje kolonie, Francuzi mają swoje kolonie, mają surowców, zasobów demograficznych i możliwości produkcyjnych mnóstwo. My jesteśmy na równi pochyłej. Coraz to nowe roczniki powoływane pod broń, roczniki, które się coraz mniej nadają do walki, prawda? Brakuje nam amunicji, surowców i tak dalej, i tak dalej. No to stwórzmy sobie na wschodzie Europy taki wachlarz państw, które będą od nas uzależnione, prawda? Hen gdzieś tam pod Litwy, no niech będzie ta Polska, może jakaś Białoruska Republika Ludowa, bo też taka też funkcjonowała przez pewien okres czasu pod takim parasolem niemieckim. Ukraina przede wszystkim. Będziemy mieć zboże, będziemy mieć ludzi w mundurach nowych, będziemy mieć surowce. Wojna jeszcze nie jest przegrana, tylko musimy to dobrze zagospodarować politycznie. I to jest jakby jedna strona medalu. I jest druga strona medalu. Mianowicie z punktu widzenia historii Polski, my oczywiście przywołujemy w podręcznikach boje legionistów, tak pod Mołotkowem, pod Łowczówkiem, pod Anielinem, Krzywopłotami. No, proszę Państwa, z punktu widzenia definicji wojskowych, co to jest bitwa? Część z nich to nawet nie były bitwy, tak? Bo w bitwach muszą brać udział duże formacje, związki taktyczne, tak? To były starcia, potyczki. Tak to wyglądało, prawda? Natomiast rozgrywa się rzeczywiście ważna, istotna bitwa. To znaczy w lipcu 1916 roku rusza ostatnia taka rozpaczliwa, bardzo dobrze przygotowana ofensywa rosyjska Brusiłowa na froncie wschodnim. Niemcy i Austriacy są w szoku, czemu dają wyraz między innymi w ten sposób, że dość szybko znikają z linii frontu. Czyli jak to się mówi, stosują taki manewr oderwania się od przeciwnika, prawda? Przy czym problem polega na tym, że dowódcy nie wiedzą, że ich żołnierze się już odrywają, prawda? Czy chaos jest generalnie, tak? I mamy na tym odcinku frontu, który atakują siły rosyjskie, mamy placówki obsadzone pod Kostiuchnówką przez po raz pierwszy trzy brygady legionowe walczące razem. To jest kilkanaście tysięcy ludzi. I problem polega na tym, że kiedy rozpoczyna się walka 4 lipca 1916 roku, no to oczywiście jeszcze na flankach mamy Węgrów, Austriaków, wieczorem. Znaczy tak symbolicznie mówię, tak? Rano jak się Polacy budzą, to już ich nie ma, prawda? To jest taka specjalność polska, albo awangarda, albo ariergarda, tak? Czyli albo straż przednia, albo straż tylna. Przez trzy dni i przez trzy noce trzy brygady legionowe w gruncie rzeczy walczą samotnie, z pewną pomocą Węgrów, którzy usiłują nam rzeczywiście przyjść w sukurs, jak to się mówi, zatrzymując ofensywę Brusiłowa na tym odcinku. Jaka to była bitwa, to tak Państwu tylko powiem, tak na zasadzie pewnego, żebyście Państwo sobie wyobrazili, bo to się tak łatwo mówi, bitwa, biorę udział w bitwie, tak? Bitwę pod Kostiuchnówką poprzedza tak zwany walec ogniowy ze strony rosyjskiej. Czyli to jest kilkugodzinny ostrzał pozycji polskich. To wygląda w ten sposób, że ten walec się przesuwa tak przez pozycje polskie na tyły i z powrotem. I na tyły i z powrotem. Przez kilka godzin. To jak Państwo się, nie wiem, usiłują wyspać albo na przykład robią sobie kawę poranną i raptem ktoś chodzi z kosiarką pod oknem, to przeszkadza, prawda? Więc ja już nie mówię o tych względach, że można zginąć, tylko jak to działa na psychikę, prawda? Kiedy jest ciągły huk przez kilka godzin, rozbijający okopy, ziemianki, linie obronne i tak dalej, i tak dalej. I mimo tego przez trzy dni legioniści stawiają opór, pozwalając się wycofać Niemcom i Austriakom. Niemcy i Austriacy obsadzają nową linię i skutecznie blokują ofensywę brusiłową. I to jest taki moment, kiedy rozpoczyna się taka lawina listów. Korespondencja pomiędzy kanclerzem niemieckim, Ludendorffem i Hindenburgiem, czyli głównodowodzącymi na wojskami niemieckimi, zwłaszcza tutaj jeśli chodzi o front wschodni, politykami niemieckimi. Hasło jest takie: Polacy są ważni.
Trzeba im coś dać, bo jeżeli oni tak się biją, kiedy ich jest kilkanaście tysięcy, to jak będziemy mieć armię 50 tysięcy, no to jeszcze nic nie jest stracone, prawda? I z tego się rodzi akt 5 listopada. Z jednej strony ta koncepcja Mitteleuropy, z drugiej strony to przekonanie, że Polacy się dobrze biją, prawda? No i to jest między innymi zasługa Piłsudskiego, który tam nawet dokonywał takich rzeczy, które Państwo dobrze znają pewnie z historii, to Napoleon był tym specjalistą, żeby dodawać otuchy żołnierzom, pojawia się na pierwszej linii, mimo strzału, prawda, tak sobie chodzi, wyprostowany, na zasadzie hazardu, jak zobaczą, że mnie nie trafili, to ich pomyślą, że ich też nie trafią, prawda, no tego typu rzeczy, jak to się mówi, takie zagrzewające do boju. Trzecia rola Piłsudskiego według mnie. I tutaj znowu dochodzimy do kwestii mitu i kwestii faktu. To jest trzeci obrazek, tutaj pierwszy z lewej strony. Mianowicie to jest, proszę Państwa, otwarcie Sejmu Ustawodawczego. Tak? W lutym 1919 roku Sejm zwołany w trybie ekspresowym. Tak nawiasem mówiąc, mamy się czego wstydzić w III Rzeczypospolitej. Niepodległość ogłoszona symbolicznie oczywiście, tak, 11 listopada 1918 roku. Jeszcze w 1918 roku rozpisana ordynacja wyborcza. 26 stycznia wybory do ultrademokratycznego parlamentu. Żadnych tam progów, prawda, proporcji. Dokładnie tak jak społeczeństwo głosowało, tak weszli posłowie do Sejmu. Jeśli dobrze liczę, grudzień, styczeń, 2 miesiące minęły, prawda? Nie mamy smartfonów, nie mamy telewizji, prawda, mediów społecznościowych nawołujących idźcie do wyborów. 2 miesiące i mamy Sejm Ustawodawczy. No to ja tylko przypomnę, że jeżeli przyjmiemy, że symbolicznie Trzecia Rzeczpospolita się rodzi, no dobra, niech będzie tam w czerwcu, tak, 1989 roku, to pierwsze wybory do demokratycznie wybranego parlamentu, no to mamy, proszę Państwa, w roku 1991. To minęło 2 lata. Tu 2 miesiące, tu 2 lata. Już nie mówię o tym, że konstytucję marcową uchwalono w roku 1921, czyli to w 3 lata po odzyskaniu niepodległości. Natomiast Konstytucja III Rzeczypospolitej to jest 97 rok, czyli to jest 8 lat po odzyskaniu niepodległości. Ale zostawmy to na boku. Dlaczego mówię, że ta ilustracja jest ważna? Dlatego, że kiedy się mówi o Piłsudskim już po wojnie polsko-sowieckiej, tak? Już w II Rzeczypospolitej, która ma granice, no to co się wybija na pierwszy rzut oka? No oczywiście Józef Piłsudski, przewrót majowy, 1926 rok. No tak jest. No bo tak było. To nie ma o co kruszyć kopii, tak? Ale jeżeli się mówi o tym, że Józef Piłsudski był tym, który dokonuje przewrotu zbrojnego, gwałcąc konstytucję, likwidując, jak się okazało z czasem, demokratyczny system II Rzeczypospolitej, zmieniając ją na system autorytarny, no to też trzeba powiedzieć, że był jednym z architektów demokratycznej II Rzeczypospolitej w roku 1918-19. Kiedy powołany zostaje w 18 roku rząd Jędrzeja Moraczewskiego, Józef Piłsudski jest tymczasowym naczelnikiem państwa. On wzywa Moraczewskiego do siebie jako premiera, on jest naczelnikiem państwa. Jest naczelnikiem państwa, jest wodzem naczelnym, to znaczy, że jest wodzem naczelnym, to znaczy, że jest jednoosobowym parlamentem, bo wszystko, co rząd przedkłada, akceptuje Józef Piłsudski. Tak? Czyli jest dyktatorem właściwie, tak? Jak Kościuszko w okresie, stąd ta nazwa, prawda? Stąd ten tytuł, w okresie powstania kościuszkowskiego. I on wzywa Moraczewskiego, premiera, i każe mu, mógł to zrobić, bo Moraczewski wcześniej był oficerem saperów w pierwszej Brygadzie Legionów Polskich. Państwo rozumieją, że to jakby działały te wcześniejsze zależności, tak? Znaczy premier stanął na baczność, tak? I każe mu rozpisać ordynację wyborczą do parlamentu. Po 2 miesiącach ten parlament powstaje. Nie wiadomo, jakby się inaczej sprawy potoczyły. Natomiast tu jest polecenie. To jest pierwszoplanowa sprawa. Na bok idą wszystkie inne rzeczy. Ma być Sejm Ustawodawczy, który ma być zalegitymizowaną władzą II Rzeczypospolitej. Żeby nikt nam w Paryżu nie mówił o tym, że właściwie nie wiadomo, kto rządzi, Dmowski czy Piłsudski. Jeden ma taką legitymację, drugi ma inną. Nie, tu nie ma takiej dyskusji. Jest suwerenny parlament wybrany przez społeczeństwo Polski międzywojenne. Tak?
No to warto o tym przypomnieć także. Tak? Najpierw budowniczy, a potem ten, który ten gmach zdecydował się obalić, stworzyć nową jakość po przewrocie majowym. Tak? No i ta trzecia, i teraz ten czwarta ilustracja, to ma być chronologicznie, w związku z tym najpierw był ten rok 1919, teraz rok 1920, to jest obraz, taka alegoria Bitwy Warszawskiej. Państwo są doskonale świadomi tej dyskusji, która się toczy wśród przeciwników, zwolenników Dmowskiego, Piłsudskiego, kto był autorem planu, który dał zwycięstwo w bitwie nad Wisłą. Ja w ogóle nie chcę wchodzić w tę dyskusję, bo kiedy się rozmawia z historykami wojskowości, znaczy ja też się interesuję wojskowością, też można powiedzieć, że jestem historykiem wojskowości, dlatego że prowadzę też zajęcia poświęcone historii wojskowości, to ich ta dyskusja trochę śmieszy. Dlatego że oni mówią, że jakie to ma w ogóle znaczenie, tak? Wódz naczelny, odpowiedzialny za zmagania wojenne, daje podpis. Jeżeli by to się nie powiodło, nikt by się nie zastanawiał, czy plan to był generała Weygaunda, czy może plan był generała Tadeusza Rozwadowskiego ze sztabu generalnego. Nie. Wódz naczelny wziął odpowiedzialność. Niezależnie od tego, kto to wymyśli. Czyli no również przyjmijmy, że ten sukces w Bitwie Warszawskiej, znaczenie, rola Piłsudskiego tutaj jest bardzo znamienna. No dobrze, ale już za dużo było o tym Piłsudskim, proszę Państwa, więc teraz znaczenie i rola Romana Dmowskiego. Też cztery ilustracje, które będą jakoś tak pokazywały to, co sądzę na ten temat. Sprawa pierwsza, no, myślę, doskonale znana pozycja, tak, myśli nowoczesnego Polaka, Romana Dmowskiego. Książka, która stała się takim symbolem i kamieniem takim podwaliną tego, co określamy mianem nowoczesnego polskiego nacjonalizmu. Jeszcze raz powtarzam, nowoczesnego polskiego nacjonalizmu, nie szowinizmu. Jeżeli Państwo mieli tą książkę w ręku, jeżeli Państwo ją czytali, to w pewnych momentach Państwo muszą dojść do wniosku, że chyba coś jest nie tak z tymi, którzy mówią o tej książce, że to jest taka, w cudzysłowie oczywiście mówię, tak, Biblia polskiego nacjonalizmu. Do kąta, prawda? Znaczy nie ma się tym co zajmować, tak? Dmowski w tej książce suchej nitki na Polakach nie zostawi. To nie jest tak, że to są peany pod adresem wyjątkowego, górującego nad innymi, przeznaczonego do wielkiej misji dziejowej narodu polskiego. Nic z tych rzeczy, proszę Państwa. Mało tego, Dmowski tam daje Polakom przykłady. Dmowski miał kilka ulubionych koników, jeśli chodzi o szukanie wzorców dla Polaków za granicą. Też dziwne, dla nacjonalisty, prawda? Na szukanie wzorców dla Polaków za granicą. Pierwszym takim konikiem było Imperium Brytyjskie. Nowoczesne, świetnie zorganizowane, zdolne do tego, żeby Brytyjczycy, no w tym czasie tak było, kiedy Dmowski żył, tak, właśnie rządzili znaczną częścią świata, tak, imperium, w którym słońce nie zachodzi, prawda, bo jeżeli zachodzi nad jedną kolonią, to wstaje nad drugą, tak. I to wszystko zrobił taki naród skupiony na jednej wyspie, prawda, nawet nie w Europie, chociaż Brytyjczycy uważają odwrotnie, jak wybucha burza na kanale La Manche, to oni nie mówią, że Wielka Brytania zostaje odcięta, bo Europa została odcięta, prawda, Wielka Brytania jest najważniejsza, tak. Czyli po pierwsze, ten wzór organizacyjny przywiązania do pewnej tradycji, tak, stabilności państwowej, Brytyjczycy. Drugi wzór, który stawia Piłsudski, przepraszam, no, za długo było o tym Piłsudski, który stawia Dmowski przed Polakami, to był taki jego egzotyczny konik, to są z kolei Japończycy. Państwo wiedzą, Dmowski z Piłsudskim spotkali się w Japonii. Piłsudski namawiał Japończyków, żeby poparli rewolucję 1905 roku i dali broń PPS-owi. Tak mówię uproszczeniami. Dmowski mówił, nie bawcie się w to. Dlatego, że to nie wiadomo, co tam w ogóle z tego wyniknie. Tylko tyle, że się trochę wykrwawią Polacy, co mnie osobiście nie odpowiada, mówił Dmowski, prawda? Natomiast stracicie pieniądze. Czyli na drugim końcu świata się spotkali, mówiąc co innego, krótko mówiąc. Jak to na Polaków przystało czasami, tak? Ale wracając do tych Japończyków. Co widzi cennego Dmowski w Japończykach? To, że potrafili dokonać rzeczy, wydawałoby się niemożliwe. Stworzyli nowoczesne, małe jeszcze,
Ale nowoczesne imperium, stworzyli nowoczesne państwo, które, przepraszam za określenie, w trakcie wojny rosyjsko-japońskiej zlało Rosję, prawda? Mówiło się w ten sposób, rosyjscy generałowie mówili, że przykryjemy Japończyków czapkami. No jakoś się nie udało, prawda? Drugie takie określenie, że jest potrzebna taka mała wojenka, żeby cara wzmocnić. No też się nie udało, tak? Japończycy tą wojnę wygrali. Więc nowoczesne, silne państwo, a z drugiej strony nic nie tracące ze swoich tradycji, tak? Japończycy mentalnie, według Dmowskiego, pozostali takimi, jakimi byli wcześniej. Nic nie uronili ze swojej japońskości, nazwijmy to w ten sposób. I uważał, że tą drogą trzeba iść, tak? Z jednej strony nowoczesność, bo ona jest konieczna, tak? Bo nie można odstawać od świata. Ale to, co w środku, powinno pozostać takie samo, tak? Czyli mentalność, podejście do życia, tradycja, tak? To jest rzecz bardzo istotna. No i wreszcie dwa przykłady, które też bym Państwu podał, bo one są najbardziej kontrowersyjne i to już nawet nie sięgam do tej książki Myśli Nowoczesnego Polaka, albo nie tylko do tej książki Myśli Nowoczesnego Polaka. No są takie wypowiedzi Dmowskiego, w których między innymi za wzór Polakom on, znowu stawiam znak zapytania i taki cudzysłów, polski nacjonalista, stawia jako wzór Niemców. Sprawnie zorganizowane, oparte na prawie państwo. Znaczy oczywiście to prawo w okresie zaborów jest dla Polaków niekorzystne, tak? To jest jasne. Ale z drugiej strony, żeby dokuczyć Polakom, nie można robić aktów brutalnych. Trzeba to prawo zmienić. Państwo rozumieją, chodzi mi o przykład chociażby słynnego wozu Drzymały, tak? To znaczy tak, w Niemczech, w Prusach, polski gospodarz Drzymała mógł zamieszkać, kiedy nie mógł postawić domu, w wozie cyrkowym, no, to jest ten taki obraz, który mamy w pamięci, a w ten sposób wybrnął z kłopotu, że go przesuwał o parę metrów, raz w jedną, raz w drugą stronę, czyli to nie był dom, który stał, prawda? No i niemieckie prawo mówiło, no tak, no to nie jest dom, no możesz tam mieszkać i uprawiać pole, prawda? No w przypadku Rosji Państwo rozumieją, jak to by się skończyło. To by się skończyło w ten sposób, że w nocy by wpadli kozacy, podpalili ten wóz i na tym by się skończyło. Kto by się tam zajmował jakimś prawem, prawda? Więc poszanowanie prawa. To jest następna rzecz. I wreszcie rzecz kolejna, którą Dmowski w tej książce kreśli. No i to jest najbardziej kontrowersyjna. On, Dmowski, stawia Polakom za wzór, on nacjonalista polski, tak? Stawia Polakom za wzór Żydów. Tak? Bo kiedy jego koledzy i przeciwnicy polityczni także mówią, trzeba walczyć, trzeba wywalczyć niepodległość, każdy moment jest dobry, szukajmy okazji. Bo przecież przestaniemy istnieć jako naród. No to Dmowski ich pyta, jakie wy macie pojęcie o Polakach? Sądzicie, że jak jesteśmy 120 lat w niewoli, Polacy przestaną być Polakami? To popatrzcie na naród, który w niewoli i w diasporze żyje przez 2000 lat i utrzymał wszystko to, co miał swojego. Podejście do religii, poczucie wzajemnej wspólnoty, solidarności i tak dalej, prawda? No a w ogóle ten nowoczesny nacjonalizm Dmowskiego, tak? Czyli podkreślenie faktu, że liczy się wspólnota kulturowa, jeszcze raz to podkreślam, nie etniczna, wspólnota kulturowa. Jego przyjaciel Lutosławski to ujmował zresztą w sposób bardzo dosadny, to byli bliscy przyjaciele. Ujmował to więcej w ten sposób, że można być dobrym Polakiem, będąc z pochodzenia Niemcem, Żydem, Rosjaninem, Tatarem. On tam chyba nawet przytaczał w ogóle egzotyczne przykłady Indianina i Murzyna nawet, tak? Liczy się przesiąknięcie polskością kulturową, tak? To jest najważniejsze. Tak pisał przyjaciel Dmowskiego. Teraz, proszę Państwa, kwestia kolejna ilustracja. Na czym polega jeszcze zasługa Dmowskiego? No Dmowski zrobił rzecz bardzo istotną w okresie I wojny światowej. Dmowski postawił na Ententę. Podkreślam jeszcze raz, bo się mówi, że Dmowski postawił na Rosję. Dmowski nie postawił na Rosję. Dmowski postawił na Ententę. Rosja była w Entencie. To jest polityk, który konsekwentnie od momentu, kiedy wojna wybucha, znaczy mówił to nawet wcześniej, ale kiedy wojna wybucha, do samego końca, kiedy 11 listopada Niemcy podpisują rozejm, potem się okazało, że kapitulację, to trzyma stronę, znaczy inaczej, postawił na dobrego konia, tak? Od samego początku wprowadza Polskę, tak to trzeba powiedzieć, na salony wielkiej europejskiej polityki
I stąd wynika jego następna zasługa, według mnie bardzo istotna. Czyli to jest ta trzecia ilustracja na dole, to jest ilustracja z konferencji pokojowej w Paryżu, tak? Na konferencję pokojową w Paryżu jedzie, polska delegacja. Polska delegacja, moim skromnym zdaniem, najlepiej przygotowana w historii Polski. Używam takiego pewnego zwrotu. Najlepiej przygotowana w historii Polski do obrony polskich interesów na arenie międzynarodowej. Według mnie nie było lepszej ani wcześniej, ani później. Tam jedzie premier, minister spraw zagranicznych Ignacy Paderewski, jedzie Musk, czyli jedzie Roman Dmowski, który jest tylko drugim delegatem, ale w rzeczywistości odgrywa główną, kluczową rolę, tak? Jadą eksperci od spraw etnicznych, demograficznych, historycznych, gospodarczych, kulturowych. Kiedy przybywa polska delegacja do Paryża, to następnym pociągiem przybywają dokumenty pozbierane zgodnie z planem konferencji paryskiej, żeby ci eksperci polscy, na przykład Grabski, mieli się czym posiłkować. Tak byliśmy przygotowani na tę konferencję, ale mózgiem tego wszystkiego jest Dmowski. Tak? To Dmowski w swoim słynnym przemówieniu przedstawia polskie postulaty i Dmowski ich broni przez cały czas. On odgrywa rolę pierwszoplanową. Mówi się też o Paderewskim, bardzo słusznie. Mąż stanu, wielki Polak, wielki patriota, na to wszystko zgoda. Ale to Państwo rozumieją, Dmowski jest politykiem zawodowcem. Paderewski jest politykiem amatorem, tak? Jest taka korespondencja też pomiędzy, znaczy korespondencja i Dmowskiego, i Piłsudskiego, nie pomiędzy nimi, gdzie skarżą się strasznie na Paderewskiego, dlatego że Paderewski był takim człowiekiem, no, pełnym entuzjazmu. On się zapalał bardzo, tak? Czyli polegało to na tym, że jak poprzebywał dłużej z Dmowskim, to w listach Piłsudski się skarżył na Paderewskiego, że się z niego zrobił straszny endek w ogóle, tak? No ale potem poprzebywał z Piłsudskim, powrócił do Dmowskiego i Dmowski mówi, no nie wiem, ja nie poznaję Paderewskiego, to jest jakiś zakamieniały federacjonista, prawda? To Piłsudczyk jakiś, tak? Tak? Czyli przysiąkał, tak? Raz jednym, raz drugim politykiem, no to tak jak mówię, polityk amator taki, tak? Ale z bardzo dobrą wolą i trzeba to docenić. Czyli zasługą granice państwa polskiego, przede wszystkim zachodnie, na konferencji pokojowej w Paryżu. No, na wschodzie rozmawiały armaty, nie politycy, tak? I wreszcie czwarta zasługa, i to jest ta czwarta ilustracja, i o niej też nie można zapominać już w II Rzeczypospolitej, mianowicie obozowi narodowemu, ale mówimy o Dmowskim, tak? Obozowi narodowemu udało się stworzyć sobie, to jest takie bardzo nieeleganckie określenie, ale stworzyć sobie bardzo szerokie zaplecze wśród młodzieży II Rzeczypospolitej, tak? Te idee okazały się bardzo żywe, dobrze zakomunikowane, wydawały się logiczne. Stąd czasami się mówi, Piłsudczycy zrobili przewrót majowy, ale walkę o tak zwany rząd dusz, o młodzież, no przegrywali z narodową demokracją. A Dmowski odgrywał trochę rolę dla tej młodzieży narodowej. To Państwo, nie wiem, czy Państwo znają takie słynne określenie, tak się mówi w rodzinie, tak, że jak są dzieci, rodzice i dziadkowie, to pomiędzy dziećmi a rodzicami, no wiadomo, nie jest dobrze. Jedni chcą pokazać, że jeszcze mają coś do powiedzenia, z czasem to się staje coraz trudniejsze. Drudzy chcą pokazać, że już oni mają coraz więcej do powiedzenia. Z biegiem czasu staje się to coraz łatwiejsze, prawda? Natomiast jest osoba, do której dzieci się zawsze mogą odwołać. To są dziadkowie. Ponad głowami rodziców. To jest stary jak świat mechanizm, który zawsze funkcjonuje. I tu jest trochę podobnie, ja dlatego o tym mówię, ponieważ młodzież narodowa, dla niej nie był ważny Jerzy Zdziechowski, Stanisław Grabski, Roman Rybarski. Oni uznawali ich, mówię tutaj o tym średnim pokoleniu narodowców, oni uznawali ich wielkość, ale autorytetem był Dmowski. I zresztą proszę zwrócić uwagę, to ma nawet kształt symboliczny, kiedy powstaje po 26 roku Obóz Wielkiej Polski, w znacznym stopniu ufundowany na młodzieży narodowej. Dmowski, który do tej pory był tylko nauczycielem, on pisał. On nie odgrywał żadnej roli formalnie, instytucjonalnie w obozie narodowym w Endecji. Tutaj staje na czele obozu Wielkiej Polski jako tak zwany wielki oboźnik, prawda? To też ma taki wymiar symboliczny.
I żeby, proszę Państwa, powoli, no, powoli tak zmierzać do zakończenia, bo jeszcze, ja myślę, że pytania będą najciekawsze z tego, jeżeli Państwo będą mieli. No to takie największe zasługi, największe według mnie słabości. Według mnie, mówię, według mnie. Jakby wycisnąć Dmowskiego jak cytrynę i powiedzieć tak, co takiego najważniejszego jest w jego, jaka jest jego największa zasługa, jaka jest jego największa rola. To właściwie nie powinienem mówić własnymi słowami, tylko powinienem się odwołać do Stanisława Cata Mackiewicza, którego na początku Państwo mieli ilustrację. Tak? Jest król naszych pojęć. On stworzył, umownie rzecz biorąc, nowoczesny polityczny słownik Polaków. On wprowadził Polskę na arenę wielkiej polityki. On wprowadził Polskę na arenę polityki, którą się dzisiaj określa mianem polityki zachodnioeuropejskiej. To jest jego największa zasługa. Czyli już nie mówię o konkretnych faktach, tak? Tylko mówię o pewnym takim dokonaniu generalnym. Tak? To jest zasługa Dmowskiego. Natomiast w przypadku Piłsudskiego, to wydaje mi się, że to jest też takie określenie, które można było użyć. To, co Piłsudski zrobił, to jest połączenie dwóch rzeczy, które wydawały się nie do połączenia. Czyli taki romantyczny realizm. Co to znaczy romantyczny realizm? Romantyczny realizm to znaczy tak, cele sobie wyznaczamy maksymalne, jakie tylko widać, hulaj dusza piekła nie ma, ale żeby do nich dojść, działamy z absolutnym pragmatyzmem. Tak? Żadne wiraże, żadne lawirowanie, krok do tyłu czy krok do przodu, dwa kroki do tyłu, jeden krok do przodu, nic nie jest złe w tej taktyce. Jeżeli liczy się ten cel nadrzędny. Stąd tutaj wybrałem Państwu jako ilustrację takie dwa przedstawienia. Z jednej strony mają Państwo Dmowskiego w bardzo dobrym towarzystwie, tak? Czyli Woodrow Wilson, prezydent Stanów Zjednoczonych, no Ignacy Paderewski, czyli polski premier, tak? No i jeszcze tam w tle nam majaczy marszałek Foch, prawda? Natomiast z drugiej strony no to mają Państwo Piłsudskiego z dwiema historycznymi postaciami, czyli z jednej strony romantyczna wizja powstania, prawda? Z Wesela chociażby Wyspiańskiego, czyli ten słynny wieszcz, prorok Wernichora, a z drugiej strony taki właśnie smutny realista, który jak patrzy na Zygmunta Starego przyjmującego hołd pruski, to on już wie, że to jest początek złego, prawda? Czyli ten słynny błazen polityk, tak? Mędrzec, czyli stańczyk, tak? Tak sobie też wyobrażano Piłsudskiego. I co za największą słabość? Z jednej strony mają Państwo taki obrazek, ja mu nadaję zupełnie inny sens niż on w rzeczywistości miał, bo proszę zwrócić uwagę, to jest 12 godzina, Państwo widzą, 12 godzina, to jest Sylwester, Nowy Rok, tak? Stary Piłsudski, stary rok siedzi za stołem, młody Piłsudski, mały Piłsudski jeszcze taki, tak? Wchodzi dopiero, tak? Ale dla mnie to ma trochę inny sens. Największą słabością Piłsudskiego było to, że to pytanie, czy to w ogóle tak się nie przejawia, w środowisku, gdzie górują wybitne osobowości, niezależnie od tego, jak je oceniamy. Wybitne osobowości, mianowicie nie miał następców. Tak była przepaść. Piłsudski nie miał następców. Tak został stworzony, tak się wykształcił jego obóz, że wszyscy tylko oglądali się na to, co... Znaczy tak, komendant wie lepiej, dziadek wie lepiej, marszałek wie lepiej, to zależy od stopnia, że tak powiem, zbliżenia z Piłsudskim, ale zawsze było wie lepiej, tak? No ale kiedy go już nie było, no to już nie miał kto wiedzieć lepiej, prawda? Jest taka słynna anegdota dotycząca Walerego Sławka, jego najbliższego współpracownika. Ci, którzy z nim przebywali po śmierci Piłsudskiego, to mówili, że mieli takie wrażenie, że jak pojawiała się jakaś sprawa, to Sławek robił takie wrażenie, jakby chciał złapać za słuchawkę i zadzwonić do komendanta, co robić, prawda? Brak następcy, niewychowanie następcy, tak? Czy następców. To jest ten podstawowy, wydaje mi się, nie w kontekście konkretnych działań, tylko ja mówię, generalnej oceny, słabość Piłsudskiego. Natomiast jeśli chodzi o Dmowskiego, jakby to ująć, wydaje mi się, że tą słabością jakby w myśli Dmowskiego, w jego roli, było to, że mamy po jego śmierci już, a nawet współcześnie, właściwie wysyp wielu środowisk i wielu osób, które posługują się nazwiskiem Dmowskiego.
Ale tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na ich praktyczną działalność, to one z tym wyrachowaniem, w dobrym tego słowa znaczeniu, wyrachowaniem politycznym i geniuszem politycznym Dmowskiego czy Piłsudskiego, ale mówię teraz o Dmowskim, mają niewiele wspólnego. Czyli też paradoksalnie kwestia potomstwa, tylko tego dalszego. I na końcu, proszę Państwa, chciałem Państwu przedstawić jeszcze taką refleksję. To ja się z nią noszę od jakiegoś czasu i wszędzie tam, gdzie jest taka możliwość, to tak próbując sądować się ją dzieli. Mianowicie wydaje mi się, że Piłsudskiego z Dmowskim jeszcze łączy jeszcze jedno. Moim zdaniem, będę się posługiwał dużymi uproszczeniami, moim zdaniem Piłsudskiego i Dmowskiego łączy jeszcze to, oprócz tego, że byli ojcami niepodległości, mężami stanu, wszyscy to znamy, mówi o tym publicystyka, historia i tak dalej. Wydaje mi się, że oni w II Rzeczypospolitej byli ludźmi bardzo nieszczęśliwymi. Byli bardzo nieszczęśliwymi ludźmi dlatego, że jak nikt z ich rodaków żyjących współcześnie, oni, którzy przyczynili się do odrodzenia Polski, chyba nikt inny, tak jak oni dwaj, według mnie, nie mieli takiej gorzkiej świadomości, że to jest polskie 5 minut. To znaczy, mieli taką świadomość, że wojna się nie skończyła. Oczywiście skończyła się pierwsza wojna światowa, tak? Ale coraz częściej historycy dzisiaj mówią, że kiedy będziemy gdzieś tam za 100-200 lat, my, nasi potomkowie, tak, zajmować się dziejami XX wieku, to będzie trochę tak jak z wojną stuletnią francusko-angielską. Nie będzie się mówiło pierwsza, druga wojna światowa. Będzie wojna i przerwa w tej wojnie. Wojna stuletnia też nie trwała przez 100 lat. Potrwała kilka lat, przerwa, potrwała, przerwa i tak dalej. Krótko mówiąc, tyle spraw zostało niezałatwionych, tyle spraw zostało otwartych, niezamkniętych w wyniku pierwszej wojny światowej, że to dwudziestolecie międzywojenne to jest taki garnek z pokrywką, tam wszystko wrze w środku. I wybucha 1 września 1939 roku. I Piłsudski i Dmowski według mnie mieli tego świadomość, tylko każdy działał trochę w innym kierunku, bo jest zaskakująca rzecz, kiedy Piłsudski dokonuje tego przewrotu majowego. No to Państwo znają tą interpretację historyczną, tak? No, sam Piłsudski mówił w ten sposób, że tam wydałem wojnę szujom, złodziejom i tak dalej, prawda? No dobrze, ale on dokonuje tego przewrotu majowego i potem tak. Przychodzą do niego politycy piłsudczykowscy, mówią, no wodzu, trzeba coś zrobić z tymi chłopami. No, reforma rolna stygnie, dobrze byłoby mieć chłopów po swojej stronie. No tak generalnie to jest niesprawiedliwe, że oni tej ziemi nie mają, prawda? Poza tym jest bieda, tak? Co Piłsudski mówi, to nie jest ważne, odłóżmy, to chłop jest, jak on to powiedział, cierpliwy, jeszcze może długo poczekać, prawda? Czym się Piłsudski natomiast zajmuje? Zajmuje się polityką zagraniczną i wojskiem. Co jest najważniejsze z punktu widzenia tego, o czym on sam zresztą od czasu do czasu przebąkuje, jak w chwilach szczerości, tak? Kiedy w 1932-1934 roku Polska zawiera układ z Niemcami, ze Związkiem Sowieckim, układ o nieagresji, jego obóz rządzący Polską są w euforii. Pojawiają się takie artykuły w 1934 roku, bo to wtedy też po raz pierwszy uchwalono konstytucję kwietniową. Wielki sukces na arenie międzynarodowej, mamy stabilne sąsiedztwo w końcu, Rosja i Niemcy, mamy układy pokojowe i jeszcze konstytucję nową uchwaliliśmy. Piłsudski zupełnie inaczej mówi. Załatwiłem pokój tak na kilka lat. No to Państwo właściwie mogą powiedzieć, niewiele się pomylił, tak? 34, 39, 5 lat, tak? On nie ma świadomości, że to jest podpisane i że Polska jest stabilna. Absolutnie. To jest tylko przedłużenie. Trzeba się przygotować do wojny, tak? Państwo powiedzą, wojsko nie było przygotowane do wojny. Mieliśmy 5. Armię Europy. Nie mieliśmy jej dobrze wyposażonej technicznie, ale to nie porównujmy armii polskiej do armii niemieckiej, czy do armii francuskiej, czy brytyjskiej, zresztą może do armii francuskiej rzeczywiście nie porównujmy, w II wojnie światowej. Natomiast pod względem osobowym, wyszkolenia, to była bardzo dobra armia. Porównujmy do Węgier, do Rumunii, do Litwy, do Bułgarii, bo to jest nasz rejon, region Europy Środkowo-Wschodniej, zbliżony tym, co się dzisiaj określa nieśmiertelnym mianem PKB, prawda? To
czyli jakby możliwości wyposażenia również armii. Ale Dmowski też miał tą świadomość. Kiedy Dmowski mówi o mobilizacji społeczeństwa, kiedy w obozie narodowym pojawia się to hasło narodu pod bronią, zmobilizowanego, zjednoczonego wokół jednego ośrodka, świadomego swojej tożsamości, to jest innymi metodami, ale to jest ta sama droga. Dmowski widzi, że Europa idzie w takim kierunku, gdzie nie będą się liczyły klasyczne, demokratyczne, parlamentarne rozgrywki polityczne. Tak? Budzą się zupełnie inne duchy. Tak? Z jednej strony mamy faszyzm włoski, z drugiej strony mamy z czasem narodowy socjalizm w Niemczech, wiszącą nad Europą Rosję sowiecką, potem Związek Sowiecki. Tylko że ono wybiera inną drogę. Piłsudski to żołnierz, a Dmowski to nauczyciel. To można powiedzieć, taka jest różnica między nimi. I to ich też ze sobą zbliżało i mam wrażenie, że oni no, mieli taką gorzką świadomość, że wiedzą o wielu rzeczach, czy spodziewają się wielu rzeczy, których nawet na głos nie mogą powiedzieć. Tak? Ale mają tą świadomość i to jest tym bardziej gorzka świadomość, że oni największą, że tak powiem, swoją zasługę przyłożyli do tego, żeby Polska w 18 roku powstała. To tak na zakończenie taka refleksja. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Brawo na naszego prelegenta i zaczynając dyskusję prawem prowadzącego, pozwolę sobie na komentarz i takie jedno... Mogę usiąść, przepraszam. Oczywiście. Takie jedno pytanie. Wieniawa, który skądinąd bardzo tendencji Dmowskiego nie lubił, tak jak chyba wszyscy przyjaciele i podwładni Piłsudskiego, powiedział mimo wszystko kiedyś coś takiego, że kiedy patrzę na pana i na Dmowskiego w czasie I wojny światowej, to widzę dwóch muzyków, którzy grają w dwóch pokojach na fortepianie. Dwie zupełnie różne melodie i z czasem ta melodia zbija się w jedną melodię i to jest melodia jeszcze Polska nie zginęła. Tak, można by to tak podsumować. Natomiast jeśli chodzi o moje pytanie, wspomniał pan profesor o takim fakcie, że pokolenie Piłsudczyków bardziej nie lubiło Dmowskiego niż Piłsudski w drugą stronę i faktycznie tak jest, że no, jak się nawet spojrzy na oficerów czy wykonawców rozkazów Piłsudskiego po zamachu majowym, no to widać taką, no nie tylko wykonywanie rozkazów, ale w przypadku Zdziechowskiego chociażby taką zapalczywość. Ale jeżeli to jest takie, powiedzmy, pierwsze pokolenie, natomiast w drugim pokoleniu się wydaje widać zupełnie coś odwrotnego. I to w obu obozach. Bo z jednej strony mamy środowisko narodowe. Mamy środowisko narodowe, gdzie z jednej strony mamy obóz narodowo-radykalny, czyli ferment w łonie OWP i Stronnictwa Narodowego. Gdzie mamy chociażby Mosdorfa czy Piaseckiego, którzy Piłsudskiego wręcz sławią. Jeżeli się czyta wczoraj, jutro Mosdorfa, no to mamy tam wręcz powiedziane, tak, Piłsudski na równi z Dmowskim. To samo mówi Związek Młodych Narodowców, to samo mówi Ruch Narodowo-Państwowy. I ewidentnie mamy takie pójście w kierunku uznania zasług Piłsudskiego, przepraszam, Dmowskiego i Piłsudskiego w obu stronach, no bo mamy też coś takiego u Piłsudczyków, że oni zaczynają uznawać Dmowskiego. Obóz Zjednoczenia Narodowego zaczyna być, czy jakby Cat-Mackiewicz mówi, Obóz Zjednoczenia Narodowego, no to jest sanacyjna endecja. Znaczy w sensie sanacja, która mówi językiem, tak jak właśnie powiedział, językiem, pojęciami, kulturą polityczną Dmowskiego, wszystkie te pojęcia, może z wyjątkiem narodu, bo naród akurat w wypadku Ozonu nie było jednolite pojmowanie, ale tam pojawia się czynnik etniczny w pewnym momencie. Natomiast właściwie wszystkie te koncepcje polityczne i cała ta praca w obu tych środowiskach idzie w kierunku pogodzenia tych osób, a przede wszystkim pogodzenia tego też chyba trochę sztucznego konfliktu naród czy państwo. Ozon mówi i państwo, które jest emanacją narodu, to samo mówią narodowcy, to znaczy naród jest ważny, ale to naród musi się wyrazić przez państwo. Ważna jest praktyka, to znaczy ja bym tak powiedział, bo rzeczywiście jest coś takiego, to tak jak na ty przeszli, ale mniejsza z tym już. Jak wspomniałeś, że mamy taką sytuację u schyłku II Rzeczypospolitej. Po części no, to też było wynikiem tego, że z czasem zabrakło tych największych, prawda, czyli Piłsudskiego i Dmowskiego. Następuje pewna synteza. Obóz Zjednoczenia Narodowego jest taką syntezą. I teraz jest pytanie, dlaczego tak się dzieje? Bo znaczy, według mnie to możemy chyba sytuację wyobrazić sobie w ten sposób. Otóż jeżeli coś różniło jeszcze, a to jest ważne w tym kontekście, czyli przeszłego pokolenia, jeżeli różniło jeszcze coś Piłsudczyków i narodowców, używam takich uproszczeń haseł, tak, to były dwa hasła, tak, czyli tak, które były pokłosiem innego rozumienia ojczyzny i państwa.
No bo jeżeli mówimy, że Piłsudski był federacjonistą i nawiązywał do idei pierwszej Rzeczypospolitej, pytanie, na ile był tym federacjonistą, bo to jest podróż przez myśl Piłsudskiego w okresie wojny polsko-sowieckiej w odniesieniu do granic jest fascynująca. Bo jeżeli my mówimy program inkorporacyjny Dmowskiego, to doskonale wiemy, o czym mówimy. Dmowski wziął ołówek, wykreślił linię, prawda, na mapie. Tu nie ma dyskusji. Poza tym w obozie narodowym panowało jakby takie przeświadczenie, tak? Dmowski locuta, causa finita, tak? Dmowski wypowiedział, właśnie nie ma nad czym dyskutować, no to jest wykładnia, prawda? Natomiast mniejsza o to, że różni Piłsudczycy różnie rozumieli program federacyjny, ale ten program federacyjny po pierwsze zmieniał się w czasie, kiedy o nim mówił Piłsudski. Piłsudski na początku mówi Litwa, Białoruś, Ukraina, mówi Wielkie Księstwo Litewskie, na przykład. I już nie wymienia Białorusi i Ukrainy, no ale jak Państwo popatrzą na mapę, jaki obszar obejmowało Wielkie Księstwo Litewskie, no to można sobie wyobrazić, że tak projektował. To zależy, prawda? W którym okresie. A potem już nie ma Litwy i nie ma Białorusi, jest tylko Ukraina na przykład, tak? No to jest jeszcze pytanie, jaka Ukraina? No bo jeżeli my mówimy Polska i Ukraina, to mamy na myśli, no, siłą rzeczy państwo, które gdzieś tam dotyka Morza Czarnego, mam na myśli Ukrainę, tak? Tymczasem też są takie przesłanki, które by przemawiały za tym, że koncepcja Piłsudskiego to było powołanie w tym momencie no, takiego, nazwijmy to, średniej wielkości bufora ukraińskiego. Wcale nie tej wielkiej Ukrainy, jaką no, dzisiaj nieco okrojoną mamy w tej chwili, tak? Tylko takiego państwa, które byłyby siłą rzeczy od Polski zależne. Także to jest wielka niewiadoma tak naprawdę. Im więcej się czyta na ten temat, tym trudniej się formułuje, bym powiedział, takie kategoryczne sądy. Natomiast, co jest istotne, zmierzam do tego. Na początku, oprócz tego programu federacyjnego, inkorporacyjnego, a właściwie to takim jego pokłosiem i pokłosiem nowoczesnego nacjonalizmu z jednej strony, a koncepcji Piłsudskiego z drugiej, były dwa sposoby tłumaczenia młodzieży, jak ma wyglądać Polska. Tak? Po 26 roku mamy tak zwane wychowanie państwowe. Czyli krótko mówiąc, to polega na tym. Mamy niepodległą Polskę, która jest domem wszystkich Polaków, Polaków w rozumieniu obywateli państwa polskiego. Nie w sensie etnicznym, tylko w sensie prawno-politycznym. To jest to rozumienie obywatelstwa, prawda? Czyli Żyd, Niemiec, Rosjanin, Litwin, Czech, Ormianin, Karaima i tak dalej. Oni wszyscy są Polakami, jeżeli i mają pełnię praw, mówię o teorii, jeżeli podkreślają swoją lojalność i oddanie państwu polskiemu. Czyli to jest takie rzutowanie pierwszej Rzeczypospolitej i narodu politycznego pierwszej Rzeczypospolitej, czyli szlachty, na drugą Rzeczpospolitą, prawda? To jest oczywiście w kontrze do wcześniej funkcjonującego tak zwanego, znaczy tego nikt tak nie sformułował, bo przecież koalicje się zmieniały. Endecja zawsze była w tych koalicjach do 26 roku, ale to jest, no wychowanie miało raczej charakter narodowy, tak? To było podkreślenie tego pierwiastka etnicznego, w tym sensie narodowe. Tylko, że teraz tak, pod koniec II Rzeczypospolitej to właściwie traci rację bytu z powodu praktyki. Znaczy jest coś takiego, proszę Państwa, to jest też tragiczne trochę wydarzenie jakby w dziejach Polski. Są narody w Europie Środkowo-Wschodniej, które na swoje 5 minut, i to jest też właśnie zasługa tych, którzy naród polski do tego przygotowywali, na swoje 5 minut, czyli powiedzmy taki przełom 18-19 roku się spóźniły. Ukraińcy byli jeszcze, no, praktyka pokazała, za słabi, żeby stworzyć własne państwo. Białorusini za słaba elita, żeby stworzyć własne państwo. Znaczy oni próbowali, tak, ale nic z tego nie wyszło. No, zgódźmy się, że nie będziemy mówili o Ukraińskiej Republice w ramach Związku Sowieckiego jako emanacji marzeń Ukraińców o niepodległym państwie i Białorusinów analogicznie, jeśli chodzi o Białoruską Republikę. Tak? No nie spóźnili się Litwini, którzy byli w II Rzeczypospolitej, bo tu jest jeszcze ta różnica, tak, Litwin, aż Żmudzin, ale to zostawmy już zupełnie. I teraz tak, te narody się spóźniły, efekt był taki, że zostały podzielone. W II Rzeczypospolitej, cokolwiek by o niej nie mówić, nawet w tym systemie autorytarnym, to był parlament, były partie polityczne, była prasa, tak, te mniejszości narodowe miały szansę na to, żeby dojrzewać. I teraz dramat polegał na tym, że jak one dojrzały, to nie bardzo wyobrażały sobie swoją przyszłość w granicach państwa polskiego. Ukraińcy chcieli własnego państwa, tak? Białorusini chcieli, to są takie dwa hasła, tak? Ziemia i ojczyzna, to jest hasło białoruskiej chromady, partii Fenomenu, 100 tysięcy członków II Rzeczypospolitej.
polska partia byłaby zadowolona. Mówię Polska w sensie Polska etnicznie, jeżeli by miała taką liczebność, tak? No i one są rozsadnikami w tym państwie, tak? Są tymi elementami odśrodkowymi. Okazuje się, że polityka tworzenia jednolitego narodu prawno-państwowego w warunkach oddziaływania tego budzącej się tożsamości narodowej Ukraińców czy Białorusinów o Niemcach, to jest zupełnie inna historia, na Zachodzie nie wspomnę, no po prostu jest bezsilna, tak? Znaczy nie da się tego prowadzić. No i w ten sposób siłą rzeczy następuje synteza tego, co wcześniej mówili narodowcy i tego, czego wcześniej nie mówili Piłsudczycy. I rzeczywiście jest tak, że przecież ta młodzież narodowa wchodzi do, znaczy, szeroko pojętego obozu, który nie widzi w Piłsudskim, może tak ujmę najdelikatniej, nie widzi w Piłsudskim wroga. O, tak może ujmijmy, tak? No przecież młodzieżówka obozu Zjednoczenia Narodowego przez pewien okres czasu jest praktycznie, jeśli chodzi o liderów, przywódców, to jest ruch narodowo-radykalny. To są falangiści żydowskie. Dokładnie tak. No. Także to w tym, z kolei tym trzecim pokoleniu, które przyszło, ta synteza się rzeczywiście odbywa, tak? Też przykładowo narodowcy przejęli wiele haseł geopolitycznych, no jak się czyta Piaseckiego Duch czasów nowych, a ruch młodych, no to on tam pisze o Międzymorzu i in extenso. I pisze o to, no Mozdorf zresztą tak samo, pisze o niepodległej Ukrainie, o niepodległej Białorusi, co 20 lat wcześniej było nie do pomyślenia w obozie narodowym, a Dmowski jeszcze w 30 roku pisze o sprawie ukraińskiej, że to właściwie celem polskim jest to, żeby ta sprawa nie była międzynarodowa, no bo to jest sprawa Polski. Ukraina to jest część Polski, Ukraińcy to są młodsi Polacy i nikt ma się do tego nie wtrącać. Zapraszam do zadawania kolejnych pytań, czy są chętni? Jakiś komentarz, jakiekolwiek pytanie? Proszę bardzo. Parę słów jako reakcja na słowa pana. Zasługą Polski i znaczy zasługą tego życia w granicach Polski Białorusinów było nie tylko to, że mieli warunki dla rozwoju, dla kształcenia elity, ale rzeczy same, że przetrwały, bo elita białoruska w Związku Sowieckim została zniszczona, zlikwidowana. Tak, w ciągu jednej nocy na przykład zniszczono dziesiątki, w Kurapatach rozstrzelano dziesiątki naszych poetów, filozofów, pisarzy. Takich straszliwych rzeczy oczywiście w Polsce nie było. Więziono oponentów politycznych, ale oczywiście terroru państwowego nie było. Moje pytanie do pana. Przemawiając u nas w Mińsku w 1919 roku, Piłsudski zapowiedział utworzenie Federacji Narodów Polski, Wielkiej Litwy. Przemawiał, nawiasem mówiąc, w ślicznym języku białoruskim. I nie została zrealizowana ta idea Piłsudskiego. Z jakiego powodu? Kto znaczy stał na drodze tej realizacji? No to jest tak, że znaczy w ogóle to dobre pytanie. Tylko trzeba zacząć od czegoś innego jakby, tak? Bo w ogóle ja bym chciał państwu też jakby taką rzecz przedstawić pod refleksję jakby taką, tak? Bo wielcy politycy mają taką cechę, że łatwo trafiają na sztandary różnych spraw, tak? Stanowią taką pieczątkę, prawda? Że to oto on to powiedział, to znaczy, że tak. Znaczy w istocie musimy pamiętać o tym, proszę państwa, że było w obozie piłsudczykowskim, czy jak to wtedy mówiono, belwederskim, tak? Bo to Piłsudczycy to się raczej określa po 26 roku, ale w obozie belwederskim od, że tak powiem, miejsca zajmowanego przez Piłsudskiego, tak? Było wielu ideowych federacjonistów. Oni rzeczywiście tą myśl przemielili, że tak powiem, przez wszystkie możliwe przypadki. No, mogę
rzucić jedno nazwisko, Leon Wasilewski chociażby, prawda? Notabene też taki przykład, że czasami daleko pada jabłko od jabłoni, prawda? Bo no cóż. Albo też można powiedzieć o tym konflikcie pokoleń, jakby, tak? Że jakby no, dzieci idą w inną stronę zupełnie. Dobrze. Natomiast, proszę Państwa, Piłsudski był tutaj w znacznym stopniu raczej pragmatykiem, tak? Znaczy on nawet napisał w jednym ze swoich listów, idee federacyjne, znaczy to jakoś tak brzmiało, idee federacyjne stały się modne, więc jestem chętnie federacjonistą. Ale tak? To dodał jedną rzecz, że potrzebuje mieć rewolwer w kieszeni, żeby być człowiekiem poważnym. Tak. Dlaczego nie doszło do stworzenia... Znaczy tak, no po pierwsze, inaczej, wszyscy, którzy albo to projektowali, albo mieli mieć w tym swój udział, okazali się... To jest najprostsza odpowiedź, okazali się za słabi. Polska okazała się za słaba, żeby ideę federacyjną zrealizować. Chociaż pytanie, jaki byłby jej kształt, gdyby od takiego wysokiego C nie zaczęła konfliktu na wschodzie. Znaczy nie ona zaczęła, ale nie szła do tego konfliktu pod tym hasłem. Litwini generalnie tkwili w takim przeświadczeniu, że okres pierwszej, bo to są właśnie, to Państwo pamiętają, użyłem takiego sformułowania Żmudzin Litwin, tak? Problem polega na czym, że Litwini w tym czasie, ostrożnie mówię, w tym czasie, mieli do Polski żal, do pierwszej Rzeczypospolitej. Dlatego, że my mówimy, no właśnie, Piłsudski był Litwinem, prawda? Adam Mickiewicz, tak? Skąd pochodzi i tak dalej. Ale dla Litwinów to już nie są Litwini. Oni się spolszczyli, oni przeszli do innej elity, tak? To jest, czasami o tym mówiono na Litwie w ten sposób, tak, był taki rabunek elity, która stała się w istocie Polska, stała się patriotami, co jest oczywiście historyczne, tak? Pierwszej Rzeczypospolitej, tej Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Ta Litwa, która rodzi się po pierwszej wojnie światowej, ona chce być sama. Ona chce być sama, chce mieć swoją odrębność narodową. Nawet w cieniu takich zagrożeń, jak z jednej strony są Niemcy, z drugiej strony jest Rosja sowiecka. Ona uważa, ja wiem, że to może zabrzmi trochę irracjonalnie, że więcej straci w związku z Polską, bo straci swoją tożsamość. A w starciu z Rosją może stracić najwyżej jakąś część państwa. Prawda? To mniej więcej jest taka filozofia, ja trochę upraszczam, ale tak to wyglądało. Więc z Litwini po prostu nie chcieli. Natomiast w przypadku Białorusi to był początek budowania tożsamości narodowej, odrębności narodowej. Tak? Ja wiem, że można się było powoływać, tak jak się to, na to powoływali niektórzy polscy publicyści, w okresie II Rzeczypospolitej i w tym okresie, o którym mówimy, na wielkie tradycje polsko-białoruskich zwycięstw i przedstawiali na przykład jako egzemplifikację bitwę pod Orszą. No tylko Państwo rozumieją, to jest za historyczne, co mają wspólnego przedstawiciele Białej Rusi, oni się nie określają mianem Białorusinów, tak? Walczący pod Orszą, w czasach nowożytnych, tak? Wspólna polsko-białoruska bitwa przeciwko Rosji, z Białorusinami tworzącymi się jako nowoczesny naród w XX wieku, tak? Są inne rzeczywistości. Więc tutaj jakby to jest właśnie to powiedziałem, no Białorusini się według mnie spóźnili na swoje 5 minut. Oni dojrzewali już w okresie, kiedy Europa się skamieniała, tak na krótko, po tej pierwszej wojnie światowej. Granice zostały wyznaczone, prawda? Nie było takiego potencjału. Zresztą to samo było w przypadku Ukraińców, tak? Kiedy jest wyprawa na Kijów, tak? Kiedy, Ukraińcy to podkreślają, towarzyszą temu dwie nieokryte całkiem, ale okej, dywizje ukraińskie. No idea jest taka, pójdziemy na Ukrainę, Kijów będzie ukraiński, już Polacy bardzo taktownie, przecież nawet pierwszeństwo dają instytucjom i dowódcom ukraińskim. No potem zaraz rusza kontrnatarcie sowieckie, więc de facto tak szybko jak jesteśmy w Kijowie, to mówią o ten polski blitzkrieg, prawda? To tak szybko jesteśmy nad Wisłą potem z powrotem, tak? I to jest jedna prawda, ale druga prawda jest taka, że proszę Państwa, wczujcie się w sytuację Ukraińców w okresie I wojny światowej i rewolucji bolszewickiej, tak? To jest naród, przez który w jedną i w drugą stronę, tak, przychodzili najpierw Niemcy i Austriacy i Rosjanie, potem znowu Niemcy i Austriacy, potem idzie Denikin z południa, że Denikin nie myśli o żadnej niepodległej Ukrainie, tak? To jest Rosjanie Dilimaja,
jako jedno państwo, prawda? Są jeszcze anarchiści Machny do tego. Z północy idą bolszewicy. Konkluzja jest taka, naprawdę można, ja wiem, że to jest takie trochę brutalne, ale naprawdę można się zmęczyć polityką. Można już marzyć tylko o świętym spokoju. Zajęcie Kijowa w maju 2020 roku to była chyba 17 zmiana władzy w Kijowie w ciągu 3 lat. Podobno nie wszyscy Ukraińcy w ogóle zauważyli na początku, bo tak się często tam to zmieniało i szybko. Bo to też państwo muszą pamiętać o tym, że wydarzenia rozgrywają się wtedy inaczej, tak? To nie jest tak, że jak dzisiaj, że prezydent Biden kichnie podczas swojej wizyty na Tahiti o godzinie 18, a o 18.01 jest, że tak powiem, pilne, prawda? Prezydent Biden kichnął, być może ma COVID-a, tak? Niektórzy Ukraińcy nie zdążyli, Ukraińcy rozumiani jako mieszkańcy Ukrainy, tak? Nie zdążyli się jeszcze dowiedzieć, że Polacy są w Kijowie, a Polacy już byli z powrotem na Lubelszczyźnie na przykład, tak? No to tak wyglądało. No, takie były czasy, prawda? Tak to wyglądało. Więc konkluzja jest taka według mnie. Z jednej strony za słaba była Polska, żeby ten program zrealizować. Z drugiej strony w przypadku Litwy była niechęć. W przypadku Białorusi jeszcze słabość miejscowej elity instytucjonalnej, politycznej. W przypadku Ukrainy zmęczenie, a z drugiej strony no jednak się okazało, że wejście na Ukrainę, przepraszam za to określenie, obudziło niedźwiedzia, tak? To znaczy nawet przywoływany przeze mnie generał Brusiłow, też legenda Białej Armii, Carskiej Armii, w momencie kiedy Polacy idą na Kijów, melduje się na służbę w Armii Czerwonej, bo nie jest ważne, czy będzie Rosja biała i czerwona, ważne, żeby miała Ukrainę, tak? Bo to jest ten najważniejszy element. Tak, pozwolę sobie tylko skomentować, bo z drugiej strony tą ofensywę na Polskę Rosjanie planowali co najmniej od stycznia 2020 roku, o czym pisze chociażby Tadeusz Kutrzeba, tak. Że już od stycznia 20 wywiad mówił jednoznacznie tam na makie zestawienia, prawda, jak co tydzień zwiększa się liczba dywizji brygad sowieckich i to pokazuje. No, to jest też pytanie, rzecz, tak. To... Zaczęliśmy, jakby gdybyśmy nie poszli na Ukrainę, to tak. Drugi front zaczynalibyśmy kilkaset kilometrów na zachód. To znaczy, tak, zaczynaliśmy się odwrót, zaczęliśmy na bardzo dalekim wschodzie, bo myśmy w wielu miejscach poszli nawet troszeczkę dalej niż Kijów. Tak, to znaczy no, trzeba było zrobić przyczółek. Wbrew pozorom, znaczy, pisałem pracę magisterską z tego. Myśmy generalnie w 20 roku na Ukrainie wycofywali się w bardzo dużym uporządkowaniu i pamiętajmy o tym, że na przykład Śmigłyrec do samego końca starał się z Kijowa nie wyjść. On o trzy dni rozkaz samego Piłsudskiego opóźnił. To jest taka ciekawostka, ale jak już wyszedł, to nawet sam Stalin w 1941 roku w rozmowie z Sikorskim przyznał, że nie był w stanie go rozbić, wielokrotnie silniejszy, Budionny. Oczywiście no, Śmigłyrec miał pod dowództwem dwie dywizje legionowe, które pewnie były warte tyle co, nie wiem, z 12 sowieckich, ale no, to pokazuje, że jednak ten zamysł Piłsudskiego, nawet jeżeli on tego nie wiedział i nie było to jego powodem, no to tak rzutem na taśmę się okazało. Ja o tym w ogóle nie wspominałem, bo to jakby... Natomiast to jest jeszcze też pytanie o to, na ile wyprawa na Ukrainę była realizacją takiej idei, a na ile była koniecznością, bo tutaj tak jak wspomniałeś, rzeczywiście mamy sytuację, no to jest ten przykład Wrót Smoleńskich, tak? To znaczy Wrota Smoleńskie, jakbyście Państwo mieli mapę fizyczną tutaj, tak? Fizyczną, czyli tam góry, lasy, bagna, doły i tak dalej. Jest taka trasa ulubiona dla wszystkich tych, którzy idą na Moskwę, albo spod niej się cofają, albo idą z Moskwy do Europy. Mam na myśli przeważnie dowódców dużych armii, tak? Napoleon, Wrota Smoleńskie. No i Rosja potem za Napoleonem, Wrota Smoleńskie, tak? Hitler między innymi Wrota Smoleńskie, a potem jak się Niemcy wycofują, idzie Armia Czerwona, no to Wrotami Smoleńskimi. Teren nadający się do szybkiej ofensywy. I tutaj nawet nie chodzi o wywiad, to po prostu informacje przenikały, tak? Bo przecież no, jakby ludność, tak? Widziała, co się dzieje. Jest mobilizacja sowiecka na północnym wschodzie, stamtąd ma wyjść natarcie. I teraz przed Piłsudskim jako wodzem naczelnym jest alternatywa. Albo stosujemy taktykę 5 na 5, czyli krótko mówiąc wydajemy generalną bitwę, tak? Oni atakują, my się bronimy, no i teraz odpychamy, nie odpychamy, no zobaczymy, tak? No, tak to jest w bitwie, prawda? Albo, że tak powiem, zagrać hazardowo, to znaczy iść na Ukrainę z myślą o tym, że być może zbudujemy niepodległą Ukrainę, a przede wszystkim odciążymy północny wschód, bo Rosjanie będą się musieli przesunąć na południe. Czyli krótko mówiąc, nawet jak dojdzie do starcia, to ono nie obejmie ziem polskich. Prawda? To jest mniej więcej tak w największym skrócie, tak jakby to można było przedstawić.
Więc to jest też pytanie, na ile sojusz z Petlurą był realizacją pewnej idei, bo był, a na ile był pewną sytuacją wymuszoną, tak? To znaczy, państwo też mogą powiedzieć, próbowano upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, prawda, w ten sposób. Natomiast jeśli chodzi o wojnę sowiecką, też taka anegdota państwu powiem, ponieważ, no tak, żeby troszeczkę tak ten wykład rozcieńczyć, żeby nie było tak poważnie przez cały czas, to polskie wojska stosowały również tak zwaną broń psychologiczną przeciwko wojskom sowieckim. To jest mało znany szczegół, ale to państwu o tym powiem. Mianowicie na polskich tankietkach, czy też nawet na tankietkę, na tarczankach, to już by nie było takiego wrażenia. Często, zdarzało się, polskie oddziały wieszały amerykańskie proporcje. To miało pokazać Rosjanom, że mamy sojuszników na froncie, tak? Amerykanie przyszli z pomocą. No bo państwo wiedzą, to jest też okres interwencji w Rosji, prawda? To wcale nie jest takie egzotyczne, że w Rosji walczą Japończycy, Francuzi czy Anglicy, prawda? Więc mogli się też pojawić Amerykanie na przykład, tak? Na tym froncie, gdzie Piłsudski walczy z Rosjanami. Natomiast część oddziałów polskich poszła dalej. I podczas ataków na pozycje sowieckie na przykład, z pomocą wywiadu, tudzież sprzyjającej Polakom ludności, rozpuszczano takie wieści, że z pomocą Polakom przyszły wojska amerykańskie, to nie takie zwykłe, tylko sformowane z takich dzikich murzynów z Ameryki, prawda? Którzy nie tylko, że wroga zabiją, to jeszcze go upieką, zjedzą i w ogóle będzie niedobrze, prawda? A Polacy, żeby to wszystko jeszcze uwiarygodnić, to szli do ataku, malując sobie popiołem, tak, i tłuszczem z ognisk, ręce i twarze na czarno. No więc, no cóż tu dużo mówić, duża część żołnierzy rosyjskich byli prości ludzie, tak? Zobaczyli taki obraz przed sobą, prawda? Biegnących i wrzeszczących żołnierzy, no to krótko mówiąc, z taką perspektywą, żeby nie zostać obiadem, no to jeszcze dawali tyły, jak to się mówi, tak? Czyli szybko się wycofywali. No to taka mały znany incydent, ale takie rzeczy też się zdarzały na froncie wschodnim. Czyli wojna psychologiczna była modna już wtedy, prawda? Zdecydowanie. Tak. Stosowaliśmy wojnę hybrydową. No. Tak to można uznać. Zanim to było modne. Zanim to było modne, tak. Zresztą mający kiedyś wykład, to też u nas Hubert Kozioł, wojnę, znaczy powstanie wielkopolskie, nazwał pierwszą polską wojną hybrydową. Dałoby się to chyba obronić. Zdecydowanie. Czy są kolejne pytania? Czy ktoś chciałby coś dodać? Proszę. Znaczy, zdaniem pana można powiedzieć, że Piłsudski miał rację, że idea Piłsudskiego miała perspektywę. Teraz wracamy do tej idei, wszystkie narody, do idei Międzymorza. Można powiedzieć, do tej Unii Europy Środkowej. No bo też jeszcze trzeba było powiedzieć, że w dwudziestoleciu międzywojennym ona się zmieniała, prawda? To znaczy i Piłsudski, były próby nawet po tej przegranej wojnie. Znaczy, proszę zwrócić uwagę, co powiedział w tej chwili. Z punktu, prawda, podświadomość, z punktu widzenia realizacji idei federacyjnej. Wojna polsko-sowiecka, przegrana wojna, tak? Bitwa warszawska, zwycięstwo, z punktu widzenia idei federacyjnej, przegrana wojna, tak? Ta koncepcja nie zostaje zrealizowana. Ale zmierzam do czego? Kiedy zakończyła się wojna polsko-sowiecka, też istnieją takie próby. Mamy tą koncepcję Międzymorza, chociażby takie próby. 22 rok, Związek Bałtycki, czy jak to wtedy mówiono, Układ Warszawski, ponieważ w Warszawie podpisano, tak? Łotwa, Estonia, Finlandia. No nic z tego nie wychodzi. Mamy próbę zwrócenia się ku Europie Południowej z kolei. No z Czechami wiadomo, nie jesteśmy w stanie się porozumieć. Z winy obydwu stron, tak to ujmę, tak? Są nasi wielcy przyjaciele w Europie Środkowo-Wschodniej wówczas, czyli Węgrzy, którzy mało tego, że przysłali amunicję, przysłali broń, to jeszcze żołnierzy chcieli wysłać na front polsko-sowiecki, bo sami dobrze wiedzieli, czym była rewolucja Belikuna. Miał być korpus kawalerii, który liczył więcej niż cała polska jazda. No ale teraz na czym polega problem? Problem polega, proszę państwa, na tym, że z Węgrami mieliśmy jeden podstawowy szkopuł, tak? Problem polegał na tym, Polska przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego uważała się słusznie za beneficjenta ładu wersalskiego. Pokój paryski zbudował między innymi Polskę. Tak uważano w II Rzeczypospolitej. Węgry, i nie ma się co dziwić Węgrom, które zostały potraktowane jak Austria, jak Niemcy po I wojnie światowej,
Węgry straciły 2/3 swojego terytorium w wyniku pokoju wersalskiego, czy też pokoju paryskiego, traktatu wersalskiego, jak zwał, tak zwał. Miały ograniczoną armię. Właściwie te wszystkie restrykcje, tylko w innej skali, które dotknęły Niemcy i dotknęły Austrii, dotknęły też Węgrów. No więc nic dziwnego, że tutaj był podstawowy problem. Polska dążyła do stabilizacji umowy paryskiej. Węgry przez cały czas wskazywały, że jest to główna zadra, żeby poczuły się dobrze w nowej Europie. No i tutaj było trudno się porozumieć, żeby tworzyć jakąś większą całość. Już nie mówiąc o tym, że dalekowzroczni, no przepraszam, trochę ironii, dalekowzroczni politycy czescy, rumuńscy i jugosłowiańscy uważali, że największe zagrożenie dla ich niepodległości stanowi państwo węgierskie, które było mniejsze od każdego z nich. I po to, i to warto może podkreślić, po to stworzono małą Antantę. Nie po to, żeby równoważyć siłę Niemiec czy Związku Sowieckiego. Węgry były zagrożeniem dla Pragi, dla Bukaresztu i dla Belgradu. Tak? Po to stworzono ten obważanek, tak? Czyli małą Antantę. No to państwo mają teraz tego jakby taką próbkę, jak oddziałuje historia nawet na polityków. Tak? Politycy, którzy powinni się posługiwać jakimś takim wyrachowanym myśleniem, tak? Jak Dmowski. Jak oddziałuje historia, prawda? Że wciąż ten Habsburg, który może wrócić i wziąć ten tron, prawda? I zjednoczyć z Węgrami Austrię i nam zagrozić, powoduje, że nie widzą zagrożenia w Berlinie, nie w Moskwie. Budapeszt jest zagrożeniem, tak? To trochę tak jak Czechosłowacja, która w dużej mierze obawiała się zapędów polskich, która tak naprawdę poza tym Zaolziem nie miała żądań terytorialnych, a dość późno odsknęła się z problemem. Tutaj wiele rzeczy odgrywało rolę. Tak, oczywiście. Prestiżowych. Czesi mówili, my jesteśmy ważniejsi, bo mamy przemysł. Polacy mówili, my jesteśmy ważniejsi, bo wygraliśmy z Rosją Sowiecką. To było też takie pytanie, kto pierwszy w wyścigu do Paryża, prawda? To znaczy, jest kwestia tego, że to będzie cenniejszym sojusznikiem. Po 26 rządzili w dużej mierze wojskowi. A w Republice Czechosłowackiej wojskowi byli zawsze na drugim planie, bo tam rządzili zawodowi politycy, którzy mieli dużo cywili. Ja bym bardzo ostrożny był z tezą, że wojskowi nie mają zmysłu politycznego, bo przy Ale państwa... nie chodzi o to, że nie mają, tylko chodzi mi o to, że u nas rządzili wojskowi, Piłsudski był wojskowy. No tak, no taka... A tam rządzili, czy wojskowi czechosłowaccy byli zwolennikami sojuszu z Polską, ale nie mieli wiele do powiedzenia. No to jest dokładnie tak samo jak na Litwie, proszę państwa, kiedy w 1938 roku jest to słynne ultimatum do Litwy i w końcu mamy w miarę normalne stosunki dyplomatyczne, to podczas kiedy część polityków ręce załamuje, że znowu się Litwa dostała pod dyktat Polski, jest jedna grupa, która, w której, jak to się dzisiaj modnie mówi, strzelają korki od szampana. To są wojskowi litewscy, bo nikt tak jak oni nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie są rzeczywiste zagrożenia, które wiszą nad Litwą. I że tym zagrożeniem to nie jest Warszawa, prawda? A czy mieli rację wojskowi, czy politycy, to się wszyscy przekonali w roku 40. Minął rok, kiedy Polski zabrakło i całe to, co nazywamy ogólnie, tak, nad Bałtyką, tak, republiki nadbałtyckie przestały funkcjonować jako podmioty polityczne, prawda? Zdecydowanie. Czy ktoś coś jeszcze chciałby dodać? Można malutkie pytanie. Zdaniem Pana, może są jakieś informacje, demonstracyjny sentyment Hitlera do Piłsudskiego, to było po prostu realpolitik, albo coś tam głębszego. To znaczy, no, ja nawet mam takie, ale to nie przy okazji tego wykładu, mam takie zdjęcie, które też pokazuję studentom, to jest czasami źle podpisane w ogóle w różnych tam publicystycznych tekstach. Hitler obecny na mszy po śmierci Piłsudskiego, tak? No, trumna, która stoi tam, to jest w Niemczech jest ta msza. To jest symboliczna. Tak, to jest symboliczna, ale Hitler udał się do świątyni rzymskokatolickiej, gdzie brał udział w symbolicznym pogrzebie marszałka, znaczy nie pogrzebie, no, nabożeństwie, tak, nabożeństwie po śmierci Piłsudskiego. Warta na Wawelu zostaje utrzymana przed kryptą, gdzie spoczywa trumna Piłsudskiego. Te gesty, prawda? Co one znaczą? Ja powiem tak, to nie tylko Hitler bym powiedział, bo na przykład w dziennikach Goebbelsa, teraz też niedawno się ukazały, chyba już wszystkie, to ja tam sobie wcześniej pościągałem, ale legalnie funkcjonowały w internecie. W dziennikach Goebbelsa, no Goebbels podczas wizyty w Polsce jest pod ogromnym wrażeniem Piłsudskiego. Prawda? Mówi, że dotyka historii, prawda? Że dotyka... Znaczy on to pisze dla siebie. Pisze dla siebie. Chytry albo cwany marszałek, my jako Niemcy musimy się od niego jeszcze dużo nauczyć. Tak, dokładnie. No więc ja myślę, że to też jest... No cóż, no Hitler...
ja czasami określam wybuch II wojny światowej jako klęskę tak zwanych polityk realnych. Co to znaczy? To znaczy, każdy z polityków był święcie przekonany, że myśli realistycznie. Beck był realistą, tak uważał, wierząc, że Wielka Brytania i Francja przyjdzie nam z pomocą, bo to jest w ich interesie. Bo za to, że nie przyszli z pomocą w 1939 roku, zapłacili 6 latami wojny, po prostu. Bo w linię Zygfryda, przepraszam za to określenie, ale weszliby jak w masło, po prostu. Tak to wyglądało. Więc uważał, że no, to nie chodzi o Polskę. Wielka Brytania i Francja muszą zaatakować, bo przecież dbają o swój interes. Nie polski, swój własny. Z drugiej strony Hitler był święcie przekonany, no jakże to, Polska otoczona od północy, zachodu, południa, no przecież na miłość boską, realistycznie patrząc i nie wierząc w tak zwane egzotyczne sojusze, no musi ulec Hitlerowi i stanąć w jego rydwanie, prawda? Tak jak Węgry, jak Rumunia, jak potem Chorwacja. Czyli te wszystkie państwa, Bułgaria, te wszystkie państwa, które na przykład z Hitlerem idą bezpośrednio albo go przynajmniej wspierają podczas ataku na Rosję, tak? Podczas operacji Barbarossa. No i też ponosi klęskę, bo raptem Beck mówi 5 maja, tak, że są rzeczy w życiu narodu bezcenne, tą rzeczą jest honor, prawda? I Polska od morza odepchnąć się nie da, tak? No i mamy drugą wojnę światową. No to jest w ogóle temat na odrębny wykład, tak? Czyli dyskusja dotycząca tego, Państwo rozumieją, to jest to nieśmiertelne pytanie, myśmy nawet sobie chyba rozmawiali tutaj przed naszym spotkaniem, co można było zrobić, to jest taki pytanie symbol, żeby uniknąć 1 września 1939 roku. Może zorganizujemy niebawem taki wykład. Problem, proszę Państwa, według mnie jest jeszcze innego rodzaju, to znaczy przytacza się różne kwestie, które miały na tym zaważyć. Natomiast jest taki jeden scenariusz, który coraz częściej historycy przytaczają, to jest tak zwany scenariusz czechosłowacki. To znaczy trzeba było machnąć ręką na wszystko. Poprzeć Czechosłowację w 1938 roku, kiedy ona jeszcze była. Tak, Czechosłowacja była. I mówi się, no tak, ale to nie chciano, bo to państwo sezonowe, bo przecież Zaorzie i tak dalej. To nie na tym problem, proszę Państwa, polegał. Problem polegał na zmianie filozofii politycznego myślenia. Od 18 roku Polsce, znaczy od 18, no wojna polsko-sowiecka, tak, ale to ma inny charakter. Od 18 roku, jak Polska powstała, polskim politykom przyświecała jedna myśl. Pokój jak najdłużej, tak? Znaczy pokój w ogóle. I raptem całą tą filozofię trzeba wyrzucić do kosza i dać krok do wojny. Bo w 1938 roku stawiamy się na celowniku. Żądań niemieckich jeszcze nie ma. Jesteśmy w najlepszej komitywie. A my tu sami mówimy ręce precz od Pragi, prawda? Poza tym zważcie Państwo na to, co się dzieje podczas konferencji monachijskiej, bo mówi się, Niemcy dyktują Czechosłowacji oddanie Sudetenlandu. Nie Niemcy. Koncert mocarstw. To, co miało powstać w 1933 roku jako właśnie koncert mocarstw, jako tak zwana Wielka Czwórka, tak, czyli Niemcy, Włochy, Francja, Wielka Brytania. Dokładnie te państwa, Pakt Czterech, dokładnie te państwa w 1938 roku dyktują Czechosłowacji, co ma zrobić. A Chamberlain zadowolony przylatuje z Monachium i Państwo proszę sobie obejrzeć takie filmy archiwalne, niektóre mają charakter symboliczny. Na lotnisku wymachuje taką kartką, to jest podpisany pakt monachijski, uratowaliśmy pokój. Jest straszny wiatr, tą kartką na wszystkie strony, że tak powiem, macha. Tak jakby chciał pokazać, że to jest świstek. Tak? To jest świstek, który za rok przestanie funkcjonować. Myślę, że ze względów czasowych na tym zakończymy. Ja bym chciał przenocować się tam u siebie w domu. Jasne, dziękuję panu profesorowi jeszcze raz za przybycie. Dziękuję wszystkim bardzo. Za uczestnictwo. O kolejnych wykładach Państwo dowiecie się z naszych stron internetowych i kanałów. Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję.